Dobra, to myślę, że możemy zaczynać. Dla spóźnialskich będzie nagranie, bo właśnie teraz tutaj o tym powiem, że nagrywane jest cała sesja naszego spotkania, więc będzie można sobie też odpalić to z odtworzenia. Umieścimy nasze nagranie, myślę, że w ciągu kilku dni na naszym kanale, na naszych social mediach będzie informacja, także spokojnie wszyscy też spóźnialscy sobie nadrobią. Dobra, słuchajcie, w takim razie rozpoczynamy. Witam Was jeszcze raz. Bardzo jest mi miło, że jest nas tylu. Cały czas jeszcze się schodzimy, także myślę, że to jeszcze potrwa kilka minut, ale powolutku możemy już sobie rozpoczynać. Dobrze, bardzo jest mi miło. Spotkaliśmy się dzisiaj na webinarze. Jest to webinar otwarty, darmowy, na którym to przedstawię wiele informacji, mam nadzieję, ciekawych, ważnych, też takich informacji potrzebnych, żeby niektóre mity z rynku cały czas odsłaniać. Porozmawiamy sobie o testowaniu oprogramowania, w szczególności jeśli chodzi o rynek, kompetencje, rekrutację w zbliżającym się roku 2024, no ale nie możemy omawiać przyszłego roku oczywiście bez omówienia roku aktualnego, co się działo, co się jeszcze dzieje, bo jeszcze tego roku troszkę jest, więc zrobimy sobie dość dokładne zestawienia, analizy, które mam nadzieję w sposób taki klarowny, jasny pokażą Wam, jak ten rynek faktycznie wygląda, czy w ogóle warto jeszcze wchodzić w to testowanie, w którą stronę to testowanie idzie, bo może jest coś innego, lepszego. Więc dzisiaj o tym sobie wszystkim porozmawiamy. Jest nas sporo, już tutaj widzę, że jest nas sporo, więc na tym czacie też widzę, że tutaj te informacje mi szybko przemykają, ale słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, będziecie mieć jakieś pytania, to w każdej chwili zadawajcie pytania, piszcie, ja postaram się gdzieś ten czat obserwować, przynajmniej na tyle, na ile będę mógł i będę odpowiadał na Wasze pytania. Na końcu sobie zrobimy oczywiście taką sekcję Q&A, na której to ja przeglądnę jeszcze raz wszelkie pytania z czatu, które mi gdzieś ewentualnie umkną, poginą, tak żebyśmy sobie mniej więcej wszystko omówili, żeby tutaj nikt z Was nie wyszedł z pytaniem i brakiem odpowiedzi, więc spróbujemy to osiągnąć, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast ja włączyłem tutaj taką sekcję tryb QA, więc po prostu każde Wasze pytanie, które zakończy się pytajnikiem oczywiście, ono wpadnie na tą osobną listę, więc mam nadzieję, że to będzie fajne filtrowanie tych pytań i mam nadzieję, że nic nam nie ucieknie, ok? Więc postaramy się, ja przynajmniej postaram się, zrobię wszystko, dołożę wszelkiej mojej uwagi, atencji, żeby nic nam tutaj nie umknęło. Już pojawiają się pytania, czy to prawda, że na jedno miejsce juniorskie wpływa 500 CV, do tego dojdziemy, będą statystyki, skąd czerpać wiedzę, też do tego dojdziemy, więc w takim razie ruszamy po kolei. Może ja na początek po prostu bardzo krótko się przedstawię, bo pewnie część osób nie kojarzy mnie, więc fajnie, żebyście wiedzieli, kto Wam tutaj referuje i na jakiej podstawie. Dlatego już sobie podrzucam grafikę. Ja nie będę opowiadał ani za bardzo o mnie, ani o naszej firmie, bo nie o to tutaj chodzi. Powiem tylko to, co jest istotne. W jakim kontekście będę omawiał te informacje? Przede wszystkim ja nazywam się Tomasz Stelmach, jestem właścicielem firmy Quality Island. W związku z tym postaram się Wam przedstawić takie informacje, których ciężko jest znaleźć gdzieś tam na rynku. Właśnie postaram się Wam przedstawić ten rynek testowania oprogramowania w kontekście właśnie właściciela firmy, która zajmuje się stricte testowaniem oprogramowania. Zajmujemy się testowaniem oprogramowania, automatyzacją, wszelkimi projektami, prowadzimy testy niezależne na wszelkich poziomach i wszelkiego typu. W związku z tym oprę właśnie głównie te informacje na temat tego, czym będę mówił, nie tylko na raportach, które zaraz zobaczycie, analizach, czy też analizach na przykład jobboardów, ale również właśnie na naszych informacjach firmowych, które ja mogę
udostępniać i przygotowanych informacjach z naszych zasobów, czy też zasobów naszych klientów, które mogliśmy przetworzyć i które nasi analitycy właśnie wykonali tą pracę, żebyśmy dzisiaj mieli dokładnie o czym mówić i opierać się na faktach, które nie są zmyślone, nie są gdzieś tam jakimś artykułem kogoś, punktem widzenia, tylko faktycznie odbiciem rynku. Dobrze, więc to może tylko tyle o mnie. Jeśli ktoś jest zainteresowany moją osobą, to ja odsyłam tutaj na profil LinkedIn przede wszystkim, gdzie jest tam, myślę, pełne moje, może nie pełne, ale na pewno w jakimś tam szerokim horyzoncie moje doświadczenie. Ja może też powiem tylko tyle, że ja jestem osobą, która od zawsze zajmowała się testowaniem oprogramowania. W związku z tym przeszedłem przez wszystkie w zasadzie szczeble tej kariery, od testów manualnych, na stanowisku oczywiście junior testera manualnego, później była lekka analiza testów, później była w końcu automatyzacja testów, no i obecnie od kilku lat poza prowadzeniem firmy zajmuję się właśnie taką działalnością operacyjną, czyli prowadzę zespoły testerskie, jestem liderem w tych zespołach, prowadzę rekrutację również jako zewnętrzny rekruter dla wielu naszych klientów, firm zewnętrznych, również dużych organizacji. W związku z tym też tę swoją wiedzę właśnie oprę na tych informacjach też rekruterskich, no bo dzisiaj będziemy głównie mówić właśnie o tym rynku, o tych umiejętnościach, o tych oczekiwaniach pracodawców. Więc tutaj w tym kontekście będziemy dzisiaj rozmawiać i dlatego ja te informacje będę w ten sposób przedstawiał. O naszej firmie to tylko też dwa słowa. Quality Island. Nie będę tutaj robił żadnej jakiejś reklamy, bo myślę, że nie ma na to miejsca, mamy dużo ciekawych tematów. Mogę tylko powiedzieć, że po prostu nasza firma oprócz zadań testerskich, zadań usługowo-testerskich, czyli testów oprogramowania, automatyzacji testów, audytów, robotyzacji procesów i tak dalej, zajmuje się również szkoleniami, kursami, które prowadzimy u nas. Można u nas odbywać na przykład staże, tak, czyli zdobyć swoją pierwszą pracę, swoje pierwsze komercyjne doświadczenie na stanowisku junior testera oprogramowania. Mamy ofertę kursów ISTQB, jesteśmy oficjalnym dostawcą kursów ISTQB, również szkolenie ISTQB. Mamy chyba najtańszą ofertę na rynku, jeśli chodzi o ten certyfikat Foundation Level. No i mnóstwo innych rzeczy. Ja Was odsyłam na nasze kanały social media po to, aby właśnie tam, myślę, jest dużo fajnego, ciekawego, przede wszystkim darmowego kontentu dla osób, które są testerami albo nawet lepiej, które dopiero rozpoczynają tą karierę testowania oprogramowania, które szukają swojej pierwszej pracy, które realizują kursy, szkolenia, które uczą się samodzielnie, więc odsyłam, tam jest mnóstwo fajnych, ciekawych materiałów, szczególnie na profilu LinkedIn, na naszym YouTubie, na Facebooku, Instagramie, TikToku, wszędzie Was tutaj odsyłam po darmowe materiały. No a dzisiaj kontynuujemy ten główny darmowy materiał, czyli właśnie przechodzimy do meritum, do webinaru, w którym omówimy sobie kilka tych aspektów, które są ważne z punktu widzenia rynku, testowania, programowania, z punktu widzenia osób, które są zaangażowane w ten rynek albo dopiero chcą być tutaj częścią tego rynku. No więc bardzo krótka agenda. Na początku opowiem trochę o rynku, po prostu o rynku w branży IT, czyli przedstawię tą branżę IT, ten rynek, ten market, jak on wygląda teraz, w roku obecnym oraz jakie są predykcje na kolejny rok 2024. Zaczynamy od tego punktu, dlatego że no, bezcelowym albo no, nie ma dużego sensu omawianie w ogóle testowania oprogramowania w oderwaniu od całej branży IT. Tak, testowanie oprogramowania jest integralną częścią, jest integralną częścią branży IT i żeby tutaj dobrze podejść do wszelkich liczb, metryk, faktów, które będziemy sobie prezentować, musimy zbudować sobie kontekst całej branży IT i jej właśnie, jej rynku, jej udziału w rynku, jak to wygląda i dopiero wtedy będziemy mogli skutecznie, efektywnie przejść do omawiania rynku testowania oprogramowania, no bo oczywiście mam świadomość, że to Was najbardziej interesuje, czyli ten rynek testowania oprogramowania, bo jesteśmy w gronie takim, a nie innym testerów oprogramowania, osób, które chcą gdzieś na ten rynek się dostać, testowania oprogramowania,
W związku z tym to będzie nasz kolejny punkt. A oprócz tego porozmawiamy sobie również o rekrutacji i przede wszystkim o kompetencjach, umiejętnościach, które w roku 2024 będą istotne, które już są istotne i które tutaj trendy wskazują na ważność tychże właśnie kompetencji czy umiejętności. 2 miesiące temu podczas udziału w rekrutacji rekruterka powiedziała mi, że na ofertę aplikowałem wpłynęło ponad 900 CV. Dokładnie pokażemy również tego typu statystyki, więc to jestem w stanie się z tym jak najbardziej zgodzić, ale to dojdziemy sobie po kolei. Dobrze, więc tak wygląda agenda. Gdyby były jakieś jeszcze punkty istotne, które Was interesują, to śmiało piszcie, może gdzieś je wplotę w tą moją agendę, w to moje wystąpienie, ok? Ja od razu Wam powiem, jestem, jak widzicie, osobą typowo praktyczną, po prostu jestem w tym środowisku wewnątrz, nie jestem typowym jakby szkoleniowcem, więc tutaj możecie mi śmiało zadawać pytania różne z różnej kategorii, oczywiście poruszamy się w testowaniu oprogramowania. Postaram się odpowiedzieć Wam na wszystko i dobudować ten webinar w ten sposób, abyście byli maksymalnie zadowoleni, po prostu żebyście wyciągnęli jak najwięcej wartościowych dla Was informacji, no bo o to w tym wszystkim chodzi, tak? Po to też tu jesteśmy, przeznaczamy swój czas, żebyście dostali jak najwięcej efektywnych informacji, które Wam pomogą w osiągnięciu Waszych celów, bo oczywiście każdy ma inne. Niektóre osoby chcą się dostać do tej branży IT, chcą zostać testerami, niektórzy gdzieś chcą się już rozwijać, bo już są w tej branży, więc tutaj każdy ma swoje różne cele. No ale dobrze, to tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do omawiania sobie rynku branży IT na przełomie rynek 2023, oczywiście aktualny, i predykcje na przyszły 2024 rok. Przede wszystkim te informacje, które opieram tutaj które są tutaj pokazane na tej grafice, są oparte na różnego rodzaju raportach, przede wszystkim na takim głównym raporcie Instytutu Ekonomicznego oraz raporcie Hoursong, który również rokrocznie dotyka właśnie branży IT, ale również mniejszych zestawień, które tutaj nie ujęliśmy, po prostu wyselekcjonowaliśmy dla Was informacje takie clue, które powinno Was zainteresować i które powinno nam odpowiednio stworzyć kontekst tego, o czym będziemy mówić troszkę później, w kontekście już testowania oprogramowania, czyli tego głównego punktu, który Was zapewne najbardziej interesuje. No więc jaki jest kontekst tego wszystkiego? Branża IT, oczywiście w branży IT panuje bardzo duży deficyt specjalistów IT. W Polsce, no niebezpiecznie, on cały czas rośnie, tak? I rośnie dość niestety w szybkim tempie. Obecnie wynosi on około 150 tysięcy pracowników IT, których brakuje, którzy mogliby znaleźć zatrudnienie tutaj na naszym rodzimym rynku. Tych osób niestety nie ma i to jest bardzo też niebezpieczny trend. Na ten trend już oczywiście reaguje nasze państwo, nasz kraj, ściągając różne osoby z różnych dalekich często krajów, natomiast ta dziura, ten deficyt ciągle się pogłębia i nie zmienia tutaj sytuacji nawet fakt, że informatyka jako kierunek studiów jest tym najbardziej popularnym kierunkiem studiów od wielu już lat, tak, najbardziej obleganym. 40 tysięcy nowych studentów rozpoczyna naukę w każdym kolejnym roku na właśnie kierunku informatyka. I zobaczcie, nawet tak duża liczba osób nie jest w stanie, nie mówimy w ogóle o tym, żeby zasypać tą dziurę brakujących specjalistów, ale mówimy o tym, że w ogóle nie jest w stanie sprawić, aby spowolnić tą dziurę, ten rosnący deficyt. Więc widzimy, że branża IT, krótko mówiąc, jest bardzo, bardzo szeroka, bardzo chłonna. No i dotyka w większości w tej chwili już naszych obszarów gospodarki, więc stąd też właśnie ten deficyt rośnie, bo to nie o to chodzi, że ludzi jest coraz mniej do pracy chętnych, tylko o to chodzi, że ten rynek IT się powiększa, rynek usług, które musi opanować branża IT, po prostu jest coraz szerszy. W związku z tym te dwa powyższe punkty jasno nam pokazują, jasno wynika z nich, że mamy po prostu rynek pracownika, tak? Czyli jest to taka sytuacja, w której to
pracodawcy muszą zabiegać o pracowników, a nie odwrotnie. Okay? Oczywiście tutaj jest pewien dysonans na rynku, jeśli chodzi o branżę IT, również jeśli chodzi o testowanie oprogramowania, jest taka dychotomia, czyli dzielimy rynek na dwie części, czyli część osób, które są osobami niedoświadczonymi, które nie posiadają doświadczenia, które chcą wejść w tą branżę IT, oraz druga część to są osoby już doświadczone, to są eksperci, specjaliści, którzy mają już wiele lat doświadczenia. I ta dychotomia sprawia właśnie to, że często ten rynek pojmowany jest błędnie. To znaczy rynek jest bardzo szeroki, bardzo chłonny, potrzebuje tych pracowników, ale on potrzebuje głównie pracowników mocno doświadczonych, może nie tyle mocno, ale doświadczonych, osób, które pracowały już w komercyjnych projektach, osób, które mogą pracować samodzielnie, tak? A w przypadku osób tych nowych, tutaj ten rynek już nie jest typowym rynkiem pracownika, bo jeśli chodzi o osoby, jeśli chodzi o juniorów, to jest wręcz przeciwnie. Mamy tutaj masę osób chętnych i coraz więcej osób chętnych do pracy w branży IT, ale o tym sobie powiemy troszkę później, to już rozwinę ten temat w kontekście stricte testowania oprogramowania, ok? Więc tutaj sytuacja nie jest taka jednoznaczna, jakby się mogło wydawać. Teraz kilka takich metryk, statystyk, które też nas dobrze przygotują ten kontekst, ten grunt pod omawianie rynku testowania oprogramowania. Prawie 40%, 36,8% firm planuje zwiększyć liczbę projektów IT w roku 2024. Czyli widzimy, że tak naprawdę co czwarta firma, znaczy co czwarta, cztery firmy na 10 firm planuje zwiększenie liczby projektów IT, tak? Ponad 40% ustala ten stan projektów IT mniej więcej na tym samym poziomie. Może być tyle samo, może być troszkę więcej. Także widzimy, że zdecydowana większość firm planuje rozrost swoich projektów IT, czyli krótko mówiąc inicjatyw, projektów, w których będą potrzebne nowe osoby do pracy w tychże projektach. No i to się łączy, koreluje bezpośrednio z poniższym punktem, czyli zobaczcie, ponad 60% firm planuje zwiększenie zatrudnienia w obszarach IT. No i to stricte również dotyczy oczywiście testowania oprogramowania, do którego sobie tutaj zaraz przejdziemy. Tak więc zobaczcie, branża IT jest bardzo chłonna, bardzo rozwojowa, z roku na rok poziom rozwoju tej branży IT no jest przeogromny. Można powiedzieć, że jest to są skoki. Rok rocznie to mówimy o skokach, a nie o jakimś tam delikatnym trendzie. I teraz zobaczcie, ten ostatni punkt najlepiej podsumowuje aktualną sytuację, bo już wiemy, że ta branża IT jest bardzo chłonna, już wiemy, że brakuje również specjalistów, czyli mamy popyt, nie mamy podaży. 64 firm zatrudniło mniej specjalistów IT niż planowało. I nie dlatego zatrudniło mniej tych specjalistów niż planowało, bo rozmyślili się, bo jednak plany się zmieniły, tylko chodzi o to, że trudność sprawiała im rekrutacja specjalistów, tak? Albo rekrutacje były długie, albo były czasochłonne, albo nie można było znaleźć tych pracowników, albo byli oni bardzo drodzy. I zobaczcie, 20% firm musiało w ogóle odmawiać realizacji projektów, często te projekty ucinać, zabijać, nie ruszać w ogóle z tymi projektami i nie ruszyło z tymi projektami dlatego, że po prostu nie miało wystarczającej liczby specjalistów. Czyli krótko mówiąc, były pieniądze do podniesienia, były projekty do realizacji, ale nie było osób, które mogłyby te projekty zrealizować. I ja Wam powiem również w kontekście naszej firmy, my również wpisujemy się w te 20% firm, ponieważ również w tym roku nie rozpoczęliśmy nawet więcej niż jednego projektu, kilku projektów, z tego względu, że nie mogliśmy zrekrutować odpowiedniej jakości osób. Albo po prostu te osoby były bardzo, bardzo drogie, więc trzeba było po prostu o nie walczyć, trzeba było je podkupować z innych firm oczywiście i z tego powodu właśnie te projekty nie ruszają. I tutaj jesteśmy również w tym kontekście żywym przykładem. Ktoś tutaj pisze, że nawet midów jest teraz ciężko. Zgadza się, ponieważ to może nie chodzi nawet o to, że midów jest ciężko, tylko to chodzi o to, jak ludzie postrzegają te seniority, czyli junior kontra mid. Bo
Tutaj mógłbym powiedzieć tylko tyle, że wielokrotnie spotykam się z takim określeniem, że jedna osoba pracuje nawet w firmie 3 lata, ale ta osoba pracuje w jednej firmie cały czas te 3 lata, robi cały czas jeden projekt, więc tak naprawdę nie uczy się zupełnie nowych rzeczy, zna tylko jedno oprogramowanie jakieś i to jest tyle. Więc taka osoba, mimo że pracuje 3 lata, ona dla nas na przykład, dla naszej firmy i dla firm naszej na przykład klientów, to ta osoba, która ma 3 lata, ona jest wciąż juniorem i firmy wolą wręcz, firmy nie są w stanie, nie mogą nawet proponować stawek midów dla osób, które mają nawet 3, nawet 4 lata doświadczenia, ale pracowały tylko w jednej firmie i mają bardzo ubogi, na przykład bardzo ubogi stack technologiczny, w którym pracowali. Więc dla niektórych firm, dla większości firm, taka osoba jest dalej juniorem i dlatego mówi się, że na przykład właśnie midów też jest ciężko. To chodzi tylko o to, w zależności jak to patrzy, czy to jest mid, czy to jest junior. Więc tutaj, bo jeśli chodzi o mida, o osobę, która ma już doświadczenie, na przykład 2 lata, pracowała w 2-3 projektach, to dla takich osób absolutnie nie ma problemu z zatrudnieniem. No chyba, że ich też na przykład, nie wiem, mają problemy z podstawowymi rzeczami, jak na przykład język angielski, czy też jakiś bardzo ubogi stack technologiczny, bądź też na przykład te osoby nie za bardzo potrafią odnaleźć się w świecie technologii, czyli na przykład testowania API, baz danych i tak dalej. No to wtedy te osoby faktycznie mogą mieć problemy, ale normalny mid, który łatwo porusza się w języku SQL, który porusza się w języku API, potrafi tworzyć testy API, absolutnie nie ma problemu, każda firma z pocałowaniem ręki powinna takiego mida przyjąć. Oczywiście, no chyba, że ten mid również ma jakieś bardzo wygórowane oczekiwania finansowe, bo i tak się zdarzają i takie osoby są odsyłane z rozmów, bo niestety te wymagania często są bardzo duże. No i cały czas rosną, więc pamiętajcie, że nawet dla dużej firmy budżet firmy nigdy nie jest z gumy. Zawsze nawet dla firm banków dużych, spółek Skarbu Państwa, ogromnych firm, budżet to budżet. Nigdy nie jest budżet z gumy, każdy budżet ma jakieś swoje granice. Dobra, no ale jedźmy sobie w takim razie dalej. A jaka teraz stawka na mida, na B2B za dzień? To może o tych pieniądzach sobie porozmawiamy jeszcze troszkę, później będzie taka odpowiednia sekcja, dobra? To się wspólnie zastanowimy. Dobra, to jedziemy dalej. No i teraz, jak już zbudowaliśmy sobie ten kontekst właśnie branży IT, jak ona wygląda, wiemy, że jest mało specjalistów, brakuje tych doświadczonych, wiemy, że rynek się rozwija, wiemy, że wynagrodzenia rosną w tempie nawet dwucyfrowym, że większość firm planuje zatrudnienie, planuje rozszerzenie zatrudnienia oraz realizację nowych projektów w kolejnym roku, to teraz możemy sobie powiedzieć o tym, jak wygląda rynek testowania już stricte, ta działka, która nas interesuje najbardziej, czyli działka testowania oprogramowania. I teraz krótkie informacje techniczne. To zestawienie, które zobaczycie teraz tutaj na tej grafice, ono jest oparte, wykonane o 3 największe krajowe jobboardy nasze, czyli JustJoin, NoFlaps Jobs i Bulldog Job. Nasi analitycy przeanalizowali te 3 jobboardy, przeanalizowali na nich wszystkie oferty pracy, które są teraz dostępne, które są dostępne w kontekście testowania oprogramowania. Więc tutaj przeanalizowaliśmy kilkanaście tysięcy ofert pracy, ale pamiętajcie, że w kontekście tylko testów i jeśli chodzi o ten kontekst, liczbę ofert pracy, to warto pamiętać, że tutaj po prostu jest jeden czarny worek. To jest tak, że wrzuciliśmy oferty pracy również dla juniorów, jak i dla seniorów, że wrzuciliśmy oferty pracy, czyli uwzględniliśmy oferty pracy dla testerów manualnych, testerów automatyzujących, analityków testów, programistów testów, kierowników testów, więc po prostu wszelkie oferty pracy, które dotyczyły stricte działki testowania oprogramowania. No i co z tego nam wyszło? To może jeszcze tylko powiem techniczne informacje, że to nie jest nasz pierwszy, to jest już nasz trzeci raport tego typu, więc tutaj odnosimy się do roku, przedstawiamy rok 2023, aktualny rok i kontestujemy go, zestawiamy go z rokiem 2022, tak? No i co tutaj z tego nam wyszło? Zobaczcie,
Ciągły wzrost ofert pracy. Przede wszystkim branża testowania oprogramowania się mocno rozwija. Oczywiście trend rozwoju branży IT trwa już wiele, wiele lat i z każdym rokiem ten liczba ofert pracy się wzrasta i to diametralnie, można powiedzieć, że nawet że gwałtownie. Natomiast warto powiedzieć, że w stosunku roku 2021-2022 ten wzrost objął 9%. W tym roku, czyli 2022-2023, jest 11%, więc nie tylko jest zachowany trend wzrostowy, ale i on ciągle się pogłębia. I tutaj ktoś tutaj napisał, rzuciło mi się w oczy, że moim zdaniem problemem jest mniejsza ilość ofert pracy. No to zdecydowanie się z tym nie zgadzam, to jest zdecydowana nieprawda, ponieważ liczba ofert pracy rośnie drastycznie z każdym rokiem. Natomiast może się tak wydawać i ja to doskonale rozumiem, dlaczego mogą pojawiać się takie głosy, a to z tego względu, że wraz z wzrostem liczby ofert pracy, szczególnie tutaj mówimy o osobach początkujących, które nie mają doświadczenia albo mają jakieś tam nikłe doświadczenie, to tutaj musimy zestawić jakby ten lawinowo rosnącą liczbę ofert pracy jednak z tym, że jest jeszcze dużo więcej osób, które chcą wejść do tej branży IT. Ja zaraz o tym powiem, jak wygląda to w takich realiach, statystyce, w metrykach takich naprawdę rynkowych. Natomiast tu Wam tylko mogę powiedzieć, odpowiadając właśnie na to pytanie, że liczba ofert pracy radykalnie rośnie, ale liczba osób, które chcą się dostać do branży IT, jest jeszcze wielokrotnie większa, z roku na rok jest coraz wyższa. Ja o tym powiem, zatrzymam się na tym punkcie trochę więcej, na tym ostatnim punkcie, dobra? To Wam jeszcze tutaj podrzucę kilka informacji. Będziecie pewnie niektórzy przynajmniej mocno zdziwieni. Dobrze, więc widzimy, rynek pracy się rozwija i to rozwija się z roku na rok, przepraszam Was bardzo, z roku na rok coraz szybciej, więc to jest świetna informacja, to jest bardzo dobra informacja ku temu, aby do tej branży IT, do tej branży testowania oprogramowania dołączać i tutaj nie poddawać się po prostu cały czas próbować tutaj do tej branży po prostu się dostać, bo później już oczywiście, tak jak powiedziałem, ta dychotomia jest bardzo widoczna. Osoby, które nie mają doświadczenia albo mają niskie doświadczenie i później osoby, które są już specjalistami, mają kilka doświadczenia, które po prostu przebierają w ofertach, codziennie na LinkedInie dostają kilka ofert pracy, tygodniowo zwykle jest to kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt często, więc realia normalnych specjalistów, doświadczonych ekspertów branży IT, branży testowania oprogramowania. Dobrze, to idźmy dalej. Czyli tutaj zobaczcie, największe zapotrzebowanie oczywiście, to powiedzieliśmy sobie już w dwóch słowach o tym, jest na tych doświadczonych specjalistów, ekspertów w swoich dziedzinach, tak? Czyli im więcej mamy doświadczenia, im więcej poznajemy narzędzi, staku technologicznego, rozwiązań, im więcej mamy za sobą tego doświadczenia, znalezionych błędów, oprogramowanych skryptów i tak dalej, tym tutaj na zapotrzebowanie pracodawców na nas, jako na właśnie te osoby doświadczone, ciągle rośnie i też rośnie bardzo, bardzo szybko. No to wpływa też po prostu i dlatego ten wzrost wynagrodzeń, dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń, no nie jest projektowany, nie bierze się z kosmosu, właśnie bierze się z tego dużego zapotrzebowania. Widoczne zwiększające się oczekiwania techniczne od kandydatów i to jest bardzo istotny punkt, który również należy sobie zapamiętać i gdzieś tam patrzeć na te oferty, na ten rynek przez pryzmat właśnie tego zagadnienia. Ja też, tak jak Wam powiedziałem, jestem rekruterem również w różnych firmach, również w większych organizacjach i tutaj tendencja jest bardzo jasna i to od kilku lat, ale naprawdę rok 2022-2023, czyli ten aktualny, bardzo to jeszcze bardziej jaskrawie to pokazuje. Otóż kiedyś, jeszcze kilka lat temu, jeśli osoby chciały zostać testerami manualnymi, to wystarczyło pójść na jakiś tam kurs, szkolenie z testowania oprogramowania, jakieś szkolenie ISTQB i w zasadzie to było wszystko, można na takich, z takim, powiedzmy, wiedzy, technologii można było dostać pracę. Dzisiaj
jest to praktycznie niemożliwe, aby dostać nawet swoją pierwszą pracę na stanowisku junior testera oprogramowania, no trzeba pochwalić się pewnymi, chociażby teoretycznymi, ale jednak jakimiś ugruntowanymi umiejętnościami technicznymi. O jakich umiejętnościach mówię, jakie mam na myśli? Przede wszystkim myślę o dwóch głównych umiejętnościach, można powiedzieć trzech, ale dwóch głównych, czyli język SQL, bo bez tego dzisiaj testowanie oprogramowania wręcz często w wielu projektach nie ma sensu, oraz druga umiejętność, czyli testowanie API. Z testowaniem API jest tak, że no, również ten rynek testowania API, ogólnie budowania usług, budowania aplikacji powiększa się, tutaj jest coraz więcej integracji, coraz więcej komunikacji, w związku z tym testowanie API jest również elementem must have testera, nawet niedoświadczonego testera oprogramowania, testera manualnego nawet. Okay? No i dorzuciłbym do tego jeszcze jakoś przynajmniej podstawową, ja nie mówię, nie mam na myśli umiejętności programowania czy umiejętności automatyzacji testów, bo gdybyśmy taką umiejętność mieli, to byśmy byli programistami albo testerami automatycznymi, prawda? Ale przynajmniej umiejętność czytania kodu, znajomości pewnych struktur programistycznych, żebyśmy mogli przynajmniej analizować, debugować pewne snippety, urywki kodu. Okay? To jest właśnie ta trzecia maksym, tak? Czyli ta właśnie automatyzacja testów, ale tu nie mówię o stricte automatyzacji testów, tylko bardziej o umiejętności czytania kodu, analizowania go, czyli znajomości pewnych, przynajmniej teoretycznych, pewnych aspektów w kodzie. Kiedyś bez tych umiejętności tester manualny, śmiało, nie ma problemu. Dzisiaj już pracodawcy, wręcz już jak przeprowadzamy rekrutację, to pracodawca nam w ogóle nie mówi, że to jest jakby potrzebne. To jest już taki must have. Tester manualny, nawet junior, bez języka SQL, bez testowania API, to w ogóle nie bierzemy pod uwagę. I tak niestety jest, czy niestety, może istety, w większości firm, no bo nie ma co ukrywać, też to nie jest żadna fanaberia pracodawców, że kurczę, chcą super pracowników za jakieś tanie pieniądze. To nie chodzi o to, tylko bardziej chodzi o to, że no, rynek ogólne oprogramowanie, świat technologii tak się zmienia i tak idzie w stronę technikali, różnych rozwiązań zawiłych, skomplikowanych, algorytmów samouczących się i tak dalej, że te umiejętności podstawowe, techniczne po prostu musimy mieć, żeby realizować skutecznie, efektywnie projekty IT w kontekście testów oprogramowania, tak? Więc to jest bardzo istotne. Ja też o tych umiejętnościach technicznych jeszcze powiem, bo tutaj troszkę się rzeczywistość w kontekście również właśnie sztucznej inteligencji przede wszystkim, rozwoju tego skokowego rozwoju technologii nam się troszkę zmienia, również właśnie jeśli chodzi o rynek testowania oprogramowania, o testerów oprogramowania, tutaj nam się również zmienia, w związku z tym sobie o tym porozmawiamy troszkę dłużej, podrzucę też kilka pewnych właśnie spostrzeżeń, tipów, które mogą być dla Was przydatne i jeszcze chwilkę sobie o tych umiejętnościach, kompetencjach, szczególnie technicznych sobie porozmawiamy. Dobra, no i tutaj zobaczcie, rosnąca liczba ofert pracy na junior testerów, osób z małym doświadczeniem. I też celowo tutaj napisałem ten punkt, wyszczególniłem go, właśnie bo wiedziałem tutaj, że będą takie głosy, że właśnie ta liczba ofert pracy, szczególnie na juniorów, po prostu jest bardzo mała, zmniejsza się z roku na rok i rynek idzie w drugą stronę. Dlatego tutaj jakby miałem tę świadomość, bo rozmawiam na co dzień przecież z testerami manualnymi, z kandydatami, rekrutuję, więc wiem, jak osoby mogą postrzegać rynek i wiem, z czego to wynika. Natomiast właśnie specjalnie tutaj to dopisałem, żeby to było wyszczególnione, że liczba ofert pracy radykalnie, gwałtownie rośnie z roku na rok, ale liczba osób, które są chętne wejść do tej branży IT, szczególnie poprzez te testy oprogramowania, jako ten według niektórych stanowisko o najniższym progu wejścia do branży IT, jest przeogromne, zainteresowanie jest przeogromne. Ja Wam tutaj mogę powiedzieć, właśnie dzieląc się tutaj naszymi informacjami firmowymi, naszym doświadczeniem, że osoby, które chcą się dostać, zarówno na przykład głównie na nasze staże, bo tutaj mogę dwa słowa powiedzieć też o naszych stażach, czyli właśnie dajemy szansę osobom niedoświadczonym wyszkolić się i odbyć u nas staż, nie taki jakby symulowany staż, że tam wykupujecie u nas szkolenia i później Wam coś tam pokazujemy, tylko po prostu realny staż na aplikacji jednego z naszych klientów. Staż po prostu polega na tym, że najpierw się szkolimy, a później
wykonujemy testy w zespole, testy po prostu, które aplikacji komercyjnej, aplikacji żyjącej na rynku, która wypuszcza nowe aplikacje, która wypuszczała się nowe wersje, pracuje nad nowymi wersjami i którą po prostu my testujemy w ramach właśnie naszej tutaj pracy zespołowej. W związku z tym po prostu realny projekt testowy, wasza pierwsza po prostu praca, która pierwszy ten nieoceniony, komercyjne doświadczenie, które otwiera wam bramę do po prostu testowania oprogramowania. Ale tutaj też nie chcę robić jakby, po prostu mówię, że tutaj mamy tego typu rzeczy właśnie o to, bo zaraz będziemy mówić o statystykach na przykład takich programów czy statystykach rekrutacji. I teraz tak, dlaczego powiedziałem o tych programach stażowych, bo nie uwierzylibyście, myślę, przynajmniej część z was, jak odległe branże i jak różne branże, osoby z tych różnych branż chcą dostać się właśnie do branży IT. Już pomijam oczywiście, to są w zasadzie wszelkie branże, to są wszelkie branże, które możecie sobie wyobrazić. Nawet łącznie z takimi, jak chociażby lekarze, mamy zgłoszenia od lekarzy, czy też nawet uczestniczą lekarze w naszych projektach, którym znudziła się praca w szpitalowych korytarzach i którzy chcą pracować zdalnie za dobre pieniądze. Mamy prawników, mamy pilotów samolotów nawet, więc ogólnie jeśli chodzi o takie zgłoszenia takich osób, więc to jest jakby nie jest nic dziwnego. Oczywiście to nie jest większe, to są jakieś pojedyncze takie przypadki, pokazują takie edge case'y, ale myślę, że dobrze oddaje to sytuację, że naprawdę tutaj osoby niemal ze wszystkich branż chcą się dostać do tej branży IT, stąd to ogromne zainteresowanie. Stąd te spostrzeżenie mogłoby się wydawać, to mylne spostrzeżenie, że ofert pracy jest tak mało, ponieważ wystawia się oferta pracy i w ciągu jednego dnia ona może mieć po 300 CV, więc oferta pracy wylatuje. Już pamiętajcie, że każda oferta pracy w takim jobboardzie kosztuje grube pieniądze. Każdy dzień, każdy tydzień czy miesiąc takiej oferty pracy kosztuje ogromne pieniądze. Więc jak pracodawca chce sobie zatrudnić taką osobę, to i w jeden dzień ma po prostu wszystkich kandydatów, których po prostu może obrobić, więc oferta znika. I to jest cała magia, to jest cały clue tego, jak wygląda ta branża i jak osoby takie z zewnątrz, na przykład jak wy, które gdzieś tam patrzą właśnie przez ten pryzmat szukania pracy, mają taki pryzmat po prostu, okej? Okay? Więc to w tym kontekście wam chciałem pokazać, jak to faktycznie wygląda od wewnątrz. W każdym razie no, dobrą informacją jest to, że ten rynek cały czas i diametralnie, sukcesywnie, wręcz gwałtownie w niektórych momentach się rozwija, jeśli chodzi o możliwości pracy. No i jak widzimy, ten deficyt, który sięga 150 tysięcy osób, on się cały czas powiększa, więc na pewno trzeba będzie tutaj mocno na to również reagować. No dobrze, mamy tutaj jakieś dobre pytanie, ktoś tutaj zatagował, więc może ja go przeczytam. W kontekście ilości projektów, jeśli jestem dobra w tym, co robię, lojalnie, rzetelnie testuję, nie, przepraszam, byłam troszkę za mało tutaj, ja sobie muszę, tutaj mi się przesłania, dajcie mi sekundkę, żebym nie dukał tutaj, rzetelnie testuję, nie zalepiam wyników testu, więc jestem po projektach ekspertem w tematach, które ogarniam, to złe podejście, lepiej być skoczkiem, który zaniósł z projektem, spada do innej firmy, tacy też są lepiej widziani przez rynek. Tak, to jest bardzo dobre pytanie, świetne pytanie, więc ja już wam mówię, jak to wygląda w kontekście rekrutacji, również u nas, również u naszych klientów, jak wygląda to w kontekście tych tak zwanych skoczków. Otóż pamiętajcie, że musicie pamiętać o tym, że osoba, która przepracuje na przykład w jednej firmie 3 lata jako tester oprogramowania i tylko w jednym projekcie, nawet jak wykonuje ten projekt rzetelnie, dobrze, to zdecydowanie lepszą osobą będzie osoba, która na przykład w ciągu półtora roku przeskoczy 3 projekty. Dlaczego? Tu sytuacja jest bardzo prosta. Tak naprawdę poziom uczenia w nowej firmie to zwykle wygląda w ten sposób, że przychodzimy do pracy i przez kilka miesięcy, przez 3, 4, 5 miesięcy poziom uczenia nas naszpikuje, bo poznajemy cały czas nowe informacje, nowe technologie, nowe oprogramowania. Po okresie kilku miesięcy, 3, 4, 5, w zależności od projektu, tak naprawdę nasz poziom wiedzy, tego przyswajania wiedzy i nowej wiedzy po prostu jest już stały, już się niczego nowego nie uczymy. Możemy pracować 15 lat w tej firmie, w tym projekcie i będziemy umieć tyle, co przez pierwsze pół roku nauczyliśmy się w tej firmie. Oczywiście ja tutaj mocno obrazuję, tak mocno upraszczam, ale chodzi mi o pokazanie tej tendencji, więc osoba, bo i teraz zobaczcie, jak nowa osoba przychodzi do projektu, na przykład zmienia je co rok, bo to jest ogólnie
to jest bardzo dobry case, czy zmieniania projektów przykładowo po roku, po 8 miesiącach, po roku. Ja na przykład tak pracowałem przez pierwsze 7-8 lat swojej kariery, czyli zmieniałem pracę mniej więcej co 8 miesięcy, starałem się zmienić 8 maksymalnie rok być w jednej pracy, bo już widziałem, że po 3 miesiącach, po 4 już się nie uczyłem niczego nowego, więc bez sensu było zostawać w tychże projektach. I osoba, która przychodzi na nowy projekt, ona się bardzo szybko musi w ciągu kilku miesięcy nauczyć narzędzi, które ta firma stosuje, a każda firma stosuje inne narzędzia, inne technologie, każda firma ma inny projekt, inną aplikację do testów, inne rodzaje błędów wykrywa się, inaczej się to robi, więc skacząc na inne projekty, nasz poziom wiedzy po prostu się boostuje. To jest po prostu tak, że przez 2 lata, jeśli ktoś obskoczy na przykład 4 firmy, czy tam w ciągu 3 lat powiedzmy odskoczy 5-6 firm, no to jest osoba, która w ciągu tych 2-3 lat ona naprawdę jest ekspertem, seniorem, ona dotknęła większości oprogramowań, większości technologii, ona poznała tyle błędów, tyle ludzi, różnych spojrzeń, że jest świetną osobą, która może już samodzielnie pracować bez problemu. A osoba, która pracuje w jednym projekcie, ja miałem często niestety, z doświadczenia wam powiem, często przychodzą do mnie osoby na rozmowy kwalifikacyjne, na przykład do banków i na przykład są osoby, które właśnie pracują po 4 lata w jednej firmie i okazuje się, że jak ja pytam o jakieś narzędzie, to, tamto, siamto, o technologię, o jakiś typ błędów, ta osoba nie ma o tym pojęcia zielonego, bo ona pracuje tylko w tych narzędziach swoich i nic poza tym, no chyba, że się doszkala, chodzi, ale pamiętajmy, że najwięcej wiedzy zdobywa się praktycznie, albo pracując również na błędach, więc tak to wygląda i tutaj mamy też jasne wytyczne od klientów. Im więcej projektów zrealizowanych ma osoba, tym jest lepiej. I no i tyle. Tak to wygląda. Oczywiście tutaj Maksym wrzuca też dobry punkt. Jeśli o czym tam powiedziałem bardzo krótko, jeśli osoba się sama szkoli, szkoli się, uczestniczy w szkoleniach, chodzi na warsztaty, uczy się nowych technologii na własną rękę, poznaje je jak najbardziej, no to ten poziom cały czas wiedzy rośnie, ale ja mówimy tutaj o takim uproszczeniu, o takim standardowej osobie, która no jak jest w jednym projekcie, no to pewnie po prostu w nim pracuje, zakorzenia się i tyle, tak? Więc dokładnie trzeba się wyzbyć zbytniego zaangażowania, zdecydowanie i naprawdę uwierzcie mi, osoba, która nawet ma 1,5 roku, a była już w 2 firmach, to jest dużo lepsza osoba niż ta, która ma 4 lata, była w jednej. To jest, w ogóle nie ma nawet przełożenia, bo to od razu widać na rozmowie, to od razu widać to, że ta osoba dotknęła różne punkty widzenia różnej firmy, w takim razie jest w stanie w ogóle zestawić to, co w jednej firmie było fajne, to, co było w drugiej firmie złe, a osoba, która pracuje w jednej firmie, ona nie ma zielonego pojęcia, nie może mieć zielonego pojęcia, czy to, co robi, jest fajne, czy nie. Ona może sobie myśleć, że to jest fajne, ale gdyby poszła do innej firmy, okazałoby się, że to, co tam robiła, to było bez sensu, bo jest tyle nowych technologii, które robią to na przykład za nią, albo robią to lepiej, szybciej, taniej i tak dalej. Więc poznanie wielu firm, wielu osób szczególnie, wielu projektów jest czymś, czego można się nauczyć, wyszkolić na kursie, na warsztatach. Trzeba tam po prostu być, dotknąć. I nic tego nie zastąpi. Nic nie zastąpi zmiany uczestnictwa w wielu różnych projektach. I to najlepiej projektach nie jednej organizacji, nie jednej dużej firmy, żeby skakać sobie w jednej firmie po projektach, bo to nie jest wystarczające. Bo ta firma dalej ma te same narzędzia, te same licencje i tak dalej. Więc to jest bez większego sensu, ale lepiej jest skakać już po projektach wewnątrz jednej firmie, niż tylko być w jednym projekcie jednej firmy, no to już lepiej wiadomo sobie pozmieniać te projekty, ale najlepiej jest zmieniać firmy i projekty w tychże firmach. To jest zdecydowanie najlepsze i uwierzcie mi, poziom waszej wiedzy zmieniając firmy rośnie no po prostu logarytmicznie, no rośnie ogromnie, bo wy nawet nie wiecie, nie zdajecie sobie sprawy, siedząc podczas pracy w tych pierwszych kilku miesiącach, jak wy dużo wiedzy sobie przyswajacie, ile wy się musicie nauczyć. Zresztą krótko mówiąc, gdybyście zapytali kogokolwiek, jakiegokolwiek testera, jakie miesiące były najtrudniejsze w jego pracy, to każdy wam powie, że początek jest najtrudniejszy. A no dlatego, dlaczego początek, a nie koniec na przykład albo środek? A no dlatego, że tylko w tych początkowych miesiącach się czegoś nowego uczycie. Później już tylko powtarzacie to, co umiecie. Więc tak to, gdybym miał upraszczać, tak to wygląda. Na ten temat to ja bym mógł zbudować tutaj
zupełnie odrębny webinar. Nie chcę tutaj wchodzić właśnie w takie niuanse, bo mówię tu bardzo prosto na wysokich klockach, ale tutaj ten temat jest bardzo szeroki, tutaj mógłbym powiedzieć o tym dużo. Być może jest to dobry temat na kolejny webinar, no ale niestety nie na ten, ok? Dobra, to jedźmy sobie dalej. Więc to mamy. Więc to jest kolejna taka analiza, która wam powinna już troszkę opowiedzieć o tym rynku. A teraz mamy jeszcze coś ekstra, coś, co dopiero teraz jeszcze ten obraz testowania oprogramowania rynku, zapotrzebowania tego marketu, tych ofert pracy jeszcze bardziej wam właśnie uzupełni i tak ten obraz zlepi w całość. Więc zobaczcie, specjalnie na potrzeby tego materiału, tego webinaru wysłaliśmy do naszych subskrybentów, wybranej grupy subskrybentów prośbę o ankietę, o wypełnienie ankiety na podstawie ich doświadczeń zawodowych bądź przedzawodowych jeszcze. I tutaj na tą ankietę odpowiedziało 517 testerów, odpowiedziało na nasze pytania z ankiety, dostaliśmy od nich feedback, więc na podstawie tego oraz naszych danych firmowych, które przeanalizowali analitycy, również danych naszych klientów, które mogliśmy wykorzystać na poziomie takiego, żeby przedstawić jakieś tam przynajmniej liczby, metryki. Nasi analitycy, Marek, Kamil, bardzo wam dziękuję, przygotowali jeszcze takie głębsze zestawienie. I teraz zobaczmy. 92% osób aplikujących na stanowiska juniorskie, czyli junior testera, nie posiada w ogóle żadnego doświadczenia komercyjnego w testach. Przeanalizowaliśmy tutaj, nie pamiętam dokładnie liczby, ale było ich setki różnych CV z różnych gdzieś tam projektów, naszych klientów przede wszystkim. Przeanalizowaliśmy, no i tutaj właśnie jest ta analiza. I teraz co z niej wychodzi? No zobaczcie, ponad 90% osób, które starają się dostać do branży IT, do branży testowania oprogramowania, czyli starają się zostać junior testerami oprogramowania, zupełnie nie posiada żadnego komercyjnego doświadczenia. Co to oznacza? Oznacza to, ni mniej, ni więcej, że to są osoby, które albo gdzieś tam same coś poczytały, jakąś książkę, poczytały jakiś artykuł, albo znajomi im troszkę poopowiadali o tej branży, albo byli na jakimś kursie, no to już w ogóle jest super, byli na jakimś kursie, szkoleniu i to są osoby, które aplikują na te stanowiska juniorskie, czyli ponad 90%, zobaczcie, czyli 9 na 10 osób to są osoby bez żadnego doświadczenia komercyjnego, czyli bez żadnych staży, bez żadnego odbytego stażu, bez żadnych odbytych praktyk, bez żadnych odbytych jakichś tam takich warsztatów, być może na projektach open source'owych, bez niczego, ok? I teraz co mam chcę przez to powiedzieć? Otóż chcę wam przez to powiedzieć, że napływ tych osób jest przeogromny z każdej branży, którą możemy sobie wyobrazić i te osoby po prostu coś tam poczytały, coś tam zobaczyły i już aplikują. Dlatego ta liczba tych 900 właśnie, o których tutaj ktoś powiedział, ofert pracy na stanowisko juniora, czyli jakby kandydatur aplikacji jest jak najbardziej dla mnie zrozumiała. Ale zobaczcie teraz, 9 na 10 osób z tychże osób, które aplikują, są osobami bez tego totalnie żadnego przygotowania, więc jeśli wy zdobędziecie doświadczenie, jakiś staż odbędziecie, jakąś praktykę odbędziecie, oczywiście mowa o komercyjnej jakiejś rzeczy, tak? To czy to będzie miesiąc, czy to będzie dwa, czy to będzie trzy miesiące, czy to będzie pół roku, nie ma znaczenia. Automatycznie wśród rekruterów mijacie 90% tychże osób, bo każdy rekruter, każda firma, jak chce zatrudnić nawet junior testera, to ona zawsze będzie preferowała i zawsze wybierze osobę, która ma jakiekolwiek doświadczenie, czy to będzie staż, czy to będzie praktyka, nie ma znaczenia, ale to będzie już komercyjne doświadczenie. Każda firma wybierze osobę z komercyjnym doświadczeniem. Nawet jeśli na rozmowie super pójdzie jakiemuś juniorkowi bez doświadczenia, to w większości nie ma żadnego znaczenia. Doświadczenie jest największą wartością. To pierwsze, komercyjne doświadczenie w branży. Dlaczego? Już wam mówię dlaczego. Też w kontekście firmy, która zatrudnia takie osoby. Otóż uwierzcie mi, osoba, która posiada nawet miesięczne jakieś doświadczenie z testami, dwumiesięczne, trzymiesięczne, to jest osoba zupełnie inna na poziomie umiejętności, zrozumienia tego, o co chodzi w testowaniu, niż osoba, która nie ma tego doświadczenia. Taka osoba, która odbyła gdzieś staż, zgłosiła już jakiś błąd,
przeglądała jakieś dokumentacje, pisała jakieś przypadki testowe, pisała scenariusze testowe, to jest osoba, którą możemy włożyć do projektu i powiedzieć: słuchaj, masz tutaj kogoś, posiłkuj się nim, on ci będzie pomagał, masz osobę doświadczoną bardziej, ale już pracuj sam, jedź, wiesz, co są scenariusze testowe, wiesz, co to są przypadki testowe, robiłeś to już kiedyś, potrafisz to robić, potrafisz zgłosić błąd, jak wykryjesz jakiś błąd, nie czekaj, zgłaszaj. Czegoś takiego pracodawca nie może powiedzieć o sobie, która była tylko na jakichś szkoleniach. Tak? No bo ona okej, będzie teoretycznie wiedziała, jak zgłosić błąd, ale nigdy tego nie robiła. To jest totalnie inny poziom rozumienia, zrobienia tych pierwszych rzeczy, bo nawet takie proste rzeczy jak zgłaszanie błędu, jak pisanie przypadków testowych, praca z dokumentacją, praca z aplikacją, jeśli nie jest poparta realnym kliknięciem, dotknięciem, zrobieniem błędu, poprawką przez kogoś doświadczonego, to jest totalnie coś innego. To totalnie nie można to porównać właśnie z tą praktyczną, nawet miesięczną, dwu-, trzymiesięczną praktyką w postaci jakiejś właśnie praktyki czy stażu już w komercyjnym środowisku. Więc to są totalnie dwie i różne osoby, czyli osoba, która nie ma doświadczenia żadnego i ta, która ma nawet miesięczne doświadczenie, jakąś praktykę komercyjną czy staż. Więc każdy rekruter, każda firma wybierze sobie osobę z doświadczeniem, bo po prostu tej osobie można od razu powiedzieć: słuchaj, będziesz robiła to i to, potrafisz to robić, zobaczymy, jak to robisz, masz tutaj kogoś, będzie ci pomagał, będzie ci usprawniał, naprawiał twoje błędy i tyle, ok? Więc krótko mówiąc, dla każdej firmy osoba, która już ma jakieś doświadczenie, która już coś zrobiła, już popsuła coś, co popsuła już wszystko na początku, to jest osoba, która po prostu realnie można spodziewać się po niej, że przyniesie realny, natychmiastowy jakiś tam uzysk w firmie, a nie to, że będzie osoba totalnie nowa, która pierwszy raz widzi Jira na przykład, która pierwszy raz zgłasza błąd, z której na pewno uzysku przez pierwszy miesiąc, aż się tego nauczy, po prostu nie będzie. Krótko mówiąc, tutaj sytuacja jest bardzo prosta i nie ma tutaj żadnej innej logiki. Więc jeśli zdobędziecie swoje pierwsze doświadczenie komercyjne, to jesteście już po prostu na tej ścieżce, na tej prostej ścieżce do zdobywania swoich pierwszych projektów. Oczywiście nie mówię, że to też jest proste już i tak dalej, ale tu już jest inna skala zupełnie trudności. Dobrze, 81% osób aplikujących na stanowiska juniorskie, junior testera, nie uczestniczyło w żadnym technicznym kursie, szkoleniu, warsztacie. I to też jest ciekawe. Zobaczcie, to też jest bardzo ciekawe. To nam mówi tylko tyle, czy aż tyle, że znowu, osoby, które, to nas utwierdza w tym przekonaniu, że osoby, które aplikują na te stanowiska juniorskie, to zwykle mają jakieś tam, były na jakimś kursie testera oprogramowania, tym teoretycznym, na jakimś kursie ISTQB, może nawet mają certyfikat, może przeczytali jakąś książkę, oglądali jakieś filmiki, jakieś webinarium. To jest 80%, czyli 8 na 10 osób to są takie osoby. Natomiast zobaczcie, aż ponad 80%, czyli tylko 20% osób zrobiło coś ponad podstawę, jakąś ponad podstawę, czyli jakiś tam na przykład kurs czy szkolenie ISTQB, czyli dotknęła czegoś technicznego, czyli zrobiła jakiś kurs SQL-a, zrobiła jakiś kurs API, zrobiła jakiś kurs automatyzacji testów, zrobiła jakiś kurs testów wydajności, zrobiła jakiś kurs jakiegoś oprogramowania, JMeter'a, czegokolwiek, tak? Więc widzimy, że te 80% osób tak naprawdę to są osoby, które no składają te CV na te stanowiska, ale to są osoby niezaangażowane. One nie są zaangażowane w proces nauki, bo nikt mi nie wmówi, że osoba, która bardzo chce dostać pracę w IT, ona nie pójdzie na jeden, drugi, trzeci kurs z techniczny, że ona nie weźmie udziału w jakiś projekcie stażowym, projekcie praktycznym. No nikt mi tego nie wmówi, że osoba, która jest zaangażowana, tego nie zrobi. Tak, więc rynek po prostu odciewa takie osoby i to, że jest trudno dostać się na stanowisko juniorskie, to tak naprawdę jest odpowiedź rynku na to, że po prostu te osoby zapychają te nasze skrzynki, nasze CV zgłoszenia, ale my i tak, czyli rekruterzy firmy, i tak docelowo wybieramy z 10-20% tych CV. Tak, tak naprawdę toczy się ta cała dyskusja. Więc jeśli ktoś mówił, że 900 CV przyszło na jedno stanowisko, ja się z tym zgadzam, jak najbardziej, jeśli to była duża firma, jakiś bank, jakaś spółka, jak najbardziej, czyli taka firma globalna, gdzie ma dużą transparencję, że jeszcze się ogłosiła na jobboardach, to jak najbardziej 900 CV, jak ktoś jest na jobboardzie, nie ma problemu żadnego, jak najbardziej to
tutaj wam przyklepuję, że tak jest realnie, to nie są żadne pogłoski. Tak jest realnie. Natomiast docelowo i tak tutaj konkuruje, na samej tej ofercie to konkuruje pewnie 100 CV, nie więcej. Tak, bo to są osoby, które mają jakieś kursy techniczne, szkolenia i osoby, które mają jakieś doświadczenie. To są te osoby, które finalnie się z nich wybiera. Reszta jest po prostu tłem. No i teraz zobaczcie, też żeby jeszcze poprzeć to, o czym mówię, to kilka danych z naszej firmy. Robiliśmy rekrutację, też robimy w miarę gdzieś tam sukcesywnie staramy się ją robić, aczkolwiek też mamy sporo osób w kolejce, szczególnie z naszych staży, które chcielibyśmy u nas przyjąć, więc ogólnie jest tak. Jak ogłaszamy ofertę na pracę junior testera, to ostatnio przyszło właśnie 311 CV. Tak, czyli otrzymaliśmy 311 CV. Dlaczego tak mało możecie powiedzieć? W sensie, no oczywiście to jest ogromna liczba, ale jak ktoś tutaj rzucił liczbę 900, to właśnie o tym mówię, że my nie ogłaszaliśmy się nigdzie na jobboardach, my po prostu daliśmy informacje na naszych social mediach. To jest tyle, więc dlatego bardzo dużo, ale jednak nie 900, prawda? Więc tak to wygląda. I teraz wam powiem, że tutaj statystyka była taka sama. Tak naprawdę było około 20-30 CV, które miały jakieś doświadczenie, osób, które miały doświadczenie, więc wybieraliśmy spośród oczywiście tychże osób. I teraz kolejna statystyka, która też pokazuje jakby nie tyle już rynek, co zaangażowanie osób. Zobaczcie, u nas mamy takie właśnie projekty szkoleniowo-stażowe, o których właśnie mówiłem przed chwilką, też nie będę tutaj już, możecie sobie poczytać na naszej stronie internetowej, zakładka staże, staż tester manualny, więc organizujemy takie staże i teraz zobaczcie, chodzi o zaangażowanie. To są staże płatne, bo to jest cały pakiet szkoleń, tam jest kilka szkoleń, to trwa tam 3 miesiące, realizujemy pracę na projektach, na Jirze, po prostu realizujemy testy komercyjnej dużej aplikacji, więc krótko mówiąc, na taki program, który też kosztuje kilka tysięcy złotych, które muszą osoby zapłacić za to, mamy zwykle znacznie więcej chętnych niż miejsc, czyli bywa to nawet po 3 osoby na miejsce, czyli jak mamy na przykład Bywało znacznie więcej, bywało nawet po 7-8 osób na miejsce, ale ostatnio mieliśmy taką mniejszy projekt, no to bywa po 3 osoby na miejsce, czyli jak mamy na przykład, nie wiem, 5 miejsc, no to zgłasza się 15, 16, 17 osób, prawda? Więc widzimy, że nawet tutaj no osób, które są zaangażowane, które chcą realnie, nie tylko myślą, żeby zostać testerami, tylko po prostu dążą do tego, chcą zostać tymi testerami, jest również bardzo dużo, więc podsumowując, no ten rynek jest szeroki, on cały czas się zwiększa, ale liczba osób i również osób zaangażowanych również cały czas się zwiększa, które chcą zostać tymi testerami manualnymi, testerami, ogólnie branża IT testerami za wszelką cenę, tak? Czyli są w stanie pracować w projektach, realizować testy za darmo, więc jak widzimy, tak to wygląda. Także poziom zaangażowania osób jest również duży, poziom projektów szkoleniowych, szkoleń, zgłoszeń jest bardzo duży, w związku z tym widać, że te osoby po prostu walczą o te miejsca, no i tak faktycznie rynek wygląda, musimy walczyć o te miejsca w stanowiskach juniorskich, ale tutaj bez problemu można jakby tutaj nikt nie powinien zamykać się na brak szans, żeby powiedzieć sobie, kurczę, 900 CV to bez sensu. Wytłumaczyłem wam, myślę, krok po kroku, jak realnie to wygląda. Natomiast pamiętajcie, żeby zostać testerami, żeby każdy z was miał taką świadomość, bo ja tutaj nie jestem jedną z tych osób, które gdzieś tam przekazują informacje takie przeczytane gdzieś tam na reklamach, na jakieś tam, nie wiem, informacje, które przekazują jakieś tam firmy szkoleniowe, które tylko szkolą uczestników, żeby tylko do nich przychodzili, nabijali pieniądze i tyle, zostawiali ich później. Jakby to nie jest tak, pamiętajcie, że to nie jest tak, to nie jest prosto zostać testerem oprogramowania w dzisiejszych czasach. Żeby zostać testerem oprogramowania w dzisiejszych czasach, potrzebujecie, tak jak wam powiedziałem, szkolenia techniczne, potrzebujecie czas na właśnie realizację projektów stażowych, na praktyki, potrzebujecie czas na pracę indywidualną. Bez tego dzisiaj nie ma co liczyć, że wam się uda dostać na stanowiskach junior, na stanowiska junior testerskie. Dzisiaj ten produkt jest zdecydowanie wyższy, ale tak jak mówię, jeśli do tego dobrze podejdziemy, to on jest jak najbardziej osiągalny i po prostu jest realny. My tutaj, ja wam może jeszcze powiem jedną statystykę.
prowadzimy te projekty szkoleniowo-stażowe i tutaj zwykle to są małe projekty, bo tutaj liczba jest ograniczona, jakby my nie chcemy zatrudniać dużo osób, bo musimy je później szkolić, musimy się nimi opiekować, to jest dla nas też bez sensu, ale też również dlatego, że klienci nie udostępniają nam dużej ilości kont testowych, bo my testujemy aplikacje realne, więc też możemy zatrudnić tylko tyle osób, ile mamy kont testowych, więc powiem wam szczerze, że zorganizowaliśmy już chyba 6 projektów stażowych i odsetek osób, które znalazły już pracę w tych projektach stażowych przez te półtora roku, to jest ponad 40% już osób znalazło pracę. Myślę, że do końca roku będzie około 50%, czyli co druga osoba już znalazła w ciągu tego roku, w tego roku pracę. Dlaczego mówię 50%? Dlatego, że planujemy pod koniec roku jeszcze z 2 staży, których nie zatrudniliśmy osób, ani nasi klienci, planujemy kogoś z nich zaangażować jeszcze do nas bądź do klientów, więc w zasadzie co druga osoba po takim stażu znajduje w ciągu mniej niż tym, w ciągu tego roku powiedzmy, no bo to w zależności kiedy startowały staże poszczególne, ale często nawet mniej niż rok znajduje od czasu stażu, czyli pół roku, rok znajduje, w tym okresie znajduje swoją pierwszą pracę, więc widzimy, że po prostu nie jest to niczym nieosiągalne, nie jest to niczym trudnym, tylko trzeba po prostu tego podejść właściwie, to znaczy trzeba odbyć serię szkoleń, trzeba zrobić staż, i wtedy można spokojnie uderzać do rekrutacji. My też polecamy te osoby i tak dalej, więc jak najbardziej tutaj sprawa jest prosta. Trzeba po prostu się zaangażować i praca prędzej czy później po prostu się znajdzie. Więc tak to wygląda. No oczywiście też tutaj upraszczam, bo jeśli osoby są zdarzają się osoby, które są, podchodzą do tematu no tak leniwie, nie chce im się pracować, nie chce im się uczyć, to wiadomo, że takie osoby takiej szansy nie będą mieć, bo jednak tutaj trzeba po prostu dużo popracować, trzeba dużo odbyć spotkań, trzeba dużo popracować samemu, ale to nie są tematy ciężkie, jeśli chodzi o testowanie manualne, to nie są tematy absolutnie trudne, to są tematy bardzo proste, może nie bardzo, ale to są tematy proste na tym etapie juniorskim, żeby dostać się tam, to naprawdę nie trzeba mieć żadnych umiejętności, predyspozycji jakichś ogromnych, tak? Wiadomo, predyspozycje jest super, jeśli mamy, tutaj też byśmy musieli wchodzić w te predyspozycje, musimy wam to opisywać, to nie jest, myślę, temat na to spotkanie, bo też już trochę się przedłuża, ale myślę, zrobię taki dodatkowy jeszcze webinar a propos właśnie tych predyspozycji, tego, co powinniśmy mieć, żeby mieć jak największe szanse powodzenia, ale tak jak mówię, tutaj absolutnie nie ma z tym sensu, nie ma z tym problemu, jeśli jesteśmy zaangażowani, jeśli dobrze po prostu podejdziemy do naszej ścieżki kariery, że jeśli dobrze ją sobie zaplanujemy, jeśli ktoś was poprowadzi, jeśli ktoś wam da wam szansę testów komercyjnym środowisku, czyli testów, czyli da wam po prostu to pierwsze komercyjne doświadczenie, nie ma z tym większego problemu, prędzej czy później ta praca się po prostu znajdzie. Dobra. To myślę, że to jest tyle. Już jesteśmy już ponad godzinę tutaj omawiamy. Postaram się w ciągu tych maksymalnie 25 minut już zamknąć ten cały temat, więc jedźmy sobie do brzegu, bo jeszcze chcę wam troszkę na koniec odpowiedzieć na te wasze pytania, bo też pojawiają się, też widzę, że liczba was nie spada, jesteście ze mną cały czas sukcesywnie, więc widzę, że to jest dla was, mam nadzieję, ciekawe, ale też może czekacie niektórzy z was na odpowiedzi na pytania jeszcze, to postaram się to szybko przebiec przez te ostatnie slajdy i jeszcze zrobimy sobie taką sekcję Q&A, więc jak coś, to piszcie pytania, zastanawiajcie się i jeszcze będziemy tutaj do tego wszystkiego wracać. W ogóle są super pytania, widzę, też już kilka się fajnych pojawiło, na kilka odpowiedzieliśmy sobie, więc w ogóle bardzo mi się podoba. No ale jedźmy sobie dalej. Czyli ostatni punkt z naszej agendy, czyli właśnie kompetencje i umiejętności. Okej, bo już powiedzieliśmy sobie troszkę, że kompetencje, nawet junior testera oprogramowania, radykalnie z roku na rok się zmieniają pod kątem coraz bardziej technicznym. I tutaj ten trend, raczej nie spodziewamy się absolutnie, że ten trend się odwróci, z roku na rok ten trend się pogłębia, no i w przyszłości myślę, że w roku właśnie 2024 i kolejnych latach on będzie jeszcze silniej widoczny. Więc tak, kompetencje, tutaj będziemy mówić tylko o umiejętnościach technicznych, bo o kompetencjach takich soft skill i tak dalej, to jest inny temat, też nie na ten webinar, bo byśmy tutaj siedzieli do rana. No ale najważniejsze umiejętności, czyli właśnie te umiejętności techniczne, to sobie pokrótce omówimy. Tak jak wam powiedziałem, zaczynamy od automatyzacji testów.
fajnie jest znać jakieś narzędzia do automatyzacji testów, ale ja tutaj teraz, pamiętajcie, nie mówię o tym, żeby znać tą automatyzację testów. Fajnie, jeśli właśnie w kontekście różnych projektów gdzieś tam dotknęliśmy tych aplikacji, takich jak na przykład Selenium, frameworków Selenium, Playwright, Cypress czy Appium, że wiemy, jak na przykład puścić testy, gdzie dobrać się do raportów, jak zdebugować jakiś test automatyczny, jak go puścić automatycznie, jak zrobić jakiś harmonogram puszczenia testów, więc to chodzi bardziej o to, tak, że na początek automatyzacja nie jest wymagana, jeśli chodzi na początek, czyli programowanie, bo tak jak mówię, programowanie to jest bardzo szeroki i mocny skill, prawda? Natomiast mowa o tym, żeby poznać to oprogramowanie takie jak Selenium, rozwiązania takie jak Selenium, Playwright, Cypress, Appium, żeby poznać, żeby umieć się w nich poruszać, jeśli będzie taka potrzeba, bo pewnie w większości projektów tam, gdzie istnieją testy manualne, tam również istnieje automatyzacja testów, bo być może wiecie, bądź nie, ale automatyzacja testów to nie jest żadna opozycja, żaden wróg testów manualnych. Testy manualne i testy automatyczne są wzajemnie komplementarne, wzajemnie się uzupełniają. Dobra. No i teraz ważny punkt, taki dość nowy, którego trend widzimy powiedzmy od dwóch lat, czyli właśnie narzędzia sztucznej inteligencji, narzędzia AI wspierające testy. Czy ktoś z Was już kiedyś korzystał z jakichś narzędzi właśnie AI, które wspierały testy? Ja Wam pokażę listę narzędzi, które już dzisiaj realnie wspierają testy, nie tylko testy automatyczne, nie tylko automatyzację testów, ale również testy manualne, bo znajomość tych narzędzi, umiejętność ich wykorzystania, dostosowania, konfiguracji, wykorzystania w projekcie staje się po prostu kluczowa, no bo jeśli istnieje takie narzędzie, takie rozwiązanie, to trzeba tym narzędziem się zająć i na nim jakoś operować. Więc między innymi, to rzucam Wam taką listę i krótko o nim opowiem, ale nie będę się skupiał na szczegółach, bo byśmy mogli tutaj mówić i mówić, natomiast rzucam Wam tą listę, abyście mogli sobie samodzielnie już gdzieś tam po webinarze, w wolnym czasie przeglądać sobie te narzędzia, jak one wyglądają, co one robią, co byśmy się musieli nauczyć, żeby operować w tych narzędziach i tak dalej. Więc rozpoczynamy od początku. TestBrain, narzędzie takie, które pozwala nam na pewną predykcję, na pewne przewidywanie tego, na podstawie błędów chociażby, tego, jakie kolejne błędy, czy zmiany, czy co się będzie działo dalej w oprogramowaniu. Okay? Czyli TestBrain, takie testowanie predykcyjne, czyli testowanie w oparciu o historię, którą już mieliśmy, historię błędów, incydentów, awarii i na podstawie tego automatycznie wyciąga się pewne wnioski, czy nawet usprawnienia, czy nawet poprawki. Kolejne oprogramowanie, czyli Deep Blue, czy też kolejne retest, no to są oprogramowania, które służą już do automatycznego generowania skryptów testowych. Oczywiście mówimy o skryptach testów automatycznych raczej, prawda? Więc automatyzacja tworzenia automatyzacji, można by tak sobie powiedzieć. To są narzędzia, które wymiernie już w pewnych kontekstach w oparciu o dobrze napisaną, chociażby dobrze napisane Swaggera, czy też dobrze napisane dokumentacje techniczne, specyfikacje, czy też inne dokumenty, są w stanie automatycznie generować proste testy, skrypty, czy też testy automatyczne. Okay? Więc fajne narzędzia, warto się nim przyjrzeć. Ja już na przykład w Deep Blue zdarzyło mi się pracować dość wymiernie, już realizować projekty. Testing, czyli automatyczna analiza wyników testów, również coraz to jest jeden z przedstawicieli tego typu narzędzi, ale pojawiają się one w coraz większej ilości i to są świetne narzędzia, które automatycznie analizują raporty z testów, szczególnie testów automatycznych, czyli już na końcu my jako ludzie nawet nie potrzebujemy przeglądać jeszcze raportów, tylko to robi za nas pewne rzeczy, jeszcze pozwala nam na podstawie tych raportów wyciągać kolejne wnioski, właśnie predykcje, nawet usprawnienia nam symulować, prawda? Więc też fajna grupa dokumentów właśnie takich AI-owych z grupy właśnie AI, sztucznej inteligencji, okej? Okay? Kolejna bardzo rozpowszechniona, coraz bardziej rozpowszechniony typ narzędzia to jest Apply Tools do testowania wizualnego, czyli krótko mówiąc, to są narzędzia, które
analizują, robią zrzuty ekranów, a nawet nagrywają ekran i później go analizują, czy tam się coś nie zmieniło, czy nie ma błędu, czy nie ma jakiegoś komunikatu błędu, czy potrzebne jest utrzymanie, czy jest jakiś błąd tam występuje i tak dalej, i tak dalej. Więc takie automatyczne jakby analiza obrazu wręcz, które no wymiernie przydaje się właśnie w testach oprogramowania. No i kolejna jeszcze taka grupa testów AI, narzędzi AI, które wspierają testera, to jest na przykład Mailu, służący do adaptacyjnych testów automatycznych, czyli narzędzie, które niejako może właśnie w odpowiedzi na pewne zmiany, pewną dokumentację czy zmiany kodu reagować, utrzymywać testy automatyczne. Ok? Więc jak widzimy, jest kilka różnych kategorii takich narzędzi, które wspierają nas, które wspierają nas jako testerów, nawet nie wspierają, ale wręcz współpracują z nami, bo już możemy mówić wręcz o współpracy, a nie tylko o wspieraniu pracy testera. Okay? Więc tu widzimy tak wyglądają takie narzędzia. No i teraz o co tutaj chodzi? No oczywiście chodzi o to, abyście też przeglądali sobie te narzędzia, bo to będą narzędzia i to już są narzędzia, które istnieją w naszych firmach, więc bardzo teraz często będą się coraz częściej pojawiać się pytania na rozmowach kwalifikacyjnych, czy na przykład pracowałeś w tym i tym narzędziu, czy wiesz, co to narzędzie robi, czy zrobiłbyś tym narzędziem to i to, jak podszedłbyś do tego i tego, prawda? Jak byś to rozwiązał, jakim narzędziem? No to teraz już będziemy mało musieli również i to ogarniać i już teraz takie pytania na rozmowach kwalifikacyjnych po prostu się pojawiają, więc to jest duży boost dla Was, jeśli potraficie odpowiedzieć na tego typu pytania. No i testy wydajnościowe, kolejna umiejętność, kompetencja, która moim zdaniem, bo jeszcze ten rynek już to zaczyna potwierdzać, ale ja Wam powiem od strony właśnie firmy Quality Island, gdzie coraz częściej, w coraz większej liczbie, to widać jest trend rosnący, on jest bardzo wyraźny, pojawiają się zapytania na usługi testów wydajnościowych. Jeszcze kilka lat temu testy wydajnościowe były jakimś takim nice to have, jak były zrealizowane, to super, fajnie. Wiele aplikacji było wypuszczanych bez najprostszych nawet testów wydajnościowych. Natomiast dzisiaj już ciężko sobie wyobrazić jakąś aplikację, nawet niewielką, która zostanie wypuszczona bez testów wydajnościowych. Więc co chcę przekazać? Otóż chcę przekazać to, że zwiększa się coraz bardziej każdego roku, więcej i jest testów wydajnościowych, których stosunkowo jest na rynku wciąż mało. Więc ten trend jest zauważalny, on ciągle rośnie, wręcz nawet gwałtownie przyrasta w ostatnich latach, szczególnie na przełomie roku 2022-2023 i myślę, że teraz to już będzie też kolejny duży boost. Po prostu potrzeba testów wydajnościowych, czyli potrzeba na kompetencje testowania wydajnościowego, więc też warto by, abyście poszli troszkę też w tą stronę testów wydajnościowych, abyście przynajmniej rozpoznali narzędzia, poczytali o tym, poszli na jakiś kurs, szkolenie, bo to są pytania na rekrutacji w kontekście testów wydajnościowych będą się pojawiać coraz częściej i coraz częściej firm będzie wręcz wymagało znajomości testów wydajnościowych. Nie mówię, żeby je przeprowadzać od A do Z, tak? Bo tym się zajmują specjaliści doświadczeni, natomiast mówię, aby wspierać te testy. Mam na myśli właśnie wspieranie testów, pisanie jakichś skryptów, obsługa JMeter'a, umiejętność przeanalizowania raportu i tak dalej, i tak dalej. No i tu mamy takie 5 głównych narzędzi, które warto abyście sobie przyswoili, czyli oczywiście najpopularniejsze oprogramowanie do testów wydajnościowych, czyli Apache JMeter, później LoadRunner, również mocno popularne oprogramowanie, szczególnie do aplikacji desktopowych, na przykład do testów SAP-a, które aktualnie również też wykonujemy, Gatling, Locust oraz Neoload. Dobrze. No i to jest tyle, co Wam tutaj chciałem przekazać, ale jeszcze chciałem wrócić do tej listy, bo to są te 3 najważniejsze umiejętności, ale są również inne umiejętności 3, dobra? Więc na przykład, tak jak Wam powiedziałem, takie must have, o którym już teraz wręcz nie mówię, że to są jakieś kompetencje, które powinniście zwrócić uwagę, bo to już jest must have, czyli właśnie testowanie API, to musicie umieć, musicie w tym dobrze pracować. Testowanie baz danych, czyli język SQL, to jest must have oczywiście oraz coraz częściej
z racji tego, jak wytwarzane jest oprogramowanie, jak rozwija się sieć, jak rozwija się technologia, to dobrze jest mieć również kompetencje dotyczące rozwiązań chmurowych, czyli praca w chmurze, praca w rozwiązaniach właśnie chmurowych, elastycznych. Coś, o czym przynajmniej powinniście poczytać, o czym przynajmniej powinniście się dowiedzieć. No i, to, i teraz już jest tyle, teraz to już jest wszystko, co wam chciałem powiedzieć, przekazać. Wyrobiliśmy się w miarę w czasie, bo właśnie 15 minut przewidywałem na Q&A, więc jesteśmy idealnie i możemy sobie poświęcić te 15 minut jeszcze do półtorej godzinki, tak, żeby już zamknąć te półtorej godzinki, możemy sobie poświęcić właśnie na panel Q&A, więc ja już w takim razie czytam wasze pytania. W ogóle są świetne pytania, to muszę powiedzieć, naprawdę. Nie spodziewałem się aż tak dobrych pytań, bo na niektóre pytania w ogóle powinienem sam wpaść i pewne kwestie wam opowiedzieć, ale tutaj widocznie o niektórych rzeczach musieliście mi powiedzieć, żebym wam dopowiedział, więc jest super, fajnie, że mnie uzupełniliście pewne kwestie, które były istotne. W ogóle, dobra, to już tutaj czytam. Jedziemy sobie tutaj, Q&A. A jeśli są szkolenia, teoria plus praktyka. No pamiętajcie, nic nie zastąpi wam praktyki, takiej praktyki, odbywając praktyki czy szkolenia, ale zawsze to lepiej, jeśli szkolenie jest mocniej praktyczne niż mocniej teoretyczne. Tak jakby szkolenie praktyczne czy też warsztat praktyczny nie zastąpi wam tego komercyjnego, tego pierwszego stażu czy praktyk, ale to już jest lepsze niż taki typowy po prostu jakiś kurs teoretyczny, więc to w ten sposób, o to tutaj bardziej chodzi. Czy ostatnio zmieniła się podstawa programowa do egzaminu ISTQB? Tutaj pytasz zapewne o ISTQB Foundation Level. Tak, dokładnie. Zmieniła się podstawa programowa. Może nie tyle zmieniła, bo to myślę jest za duże słowo, ale został zaktualizowany syllabus, czyli podstawa do egzaminu, podstawa do nauki materiału ISTQB. W tej chwili jest to syllabus 4.0. I faktycznie ma on w sobie kilka różnych zmian, niektóre kosmetyczne, ale niektóre troszkę większe. Więc jeśli teraz na przykład planujecie udać się na egzamin ISTQB, chcecie mieć certyfikat ISTQB, to już teraz uczcie się właśnie najlepiej na tych materiałach nowych 4.0, są do wybrania z oficjalnej strony SJSI. No i egzaminy już mogą odbywać się właśnie na nowych materiałach w oparciu o tę nową, zaktualizowaną wiedzę, zakres sylabusa. I pytanie, czy jest trudniejszy? Nie, nie jest trudniejszy, jest zaktualizowany, kilka informacji nawet jest bardziej wyjaśnionych, on jest bardziej taki, to nastąpił improvement, tak? Improvement, czyli właśnie pewne bardziej zaawansowane, takie niezaawansowane to jest złe słowo, tylko bardziej takie niezrozumiałe zagadnienia zostały poprawione, część zagadnień takich, które nie miały za bardzo sensu, w ogóle wyleciała, więc myślę, że nawet jest lepszy dużo niż ten poprzedni i nie jest trudniejszy, to tutaj w to bym nie szedł. Dobra. Czy urwało mi wiadomość, to Agnieszka pyta, czy opłaca się wracać do Cypress, czy lepiej już uczyć na przykład Playwright? To jest kwestia mocno indywidualna. Pamiętajmy, że liderem na rynku wciąż jest Selenium i tutaj nic się nie zmieni ani w tym roku, ani w roku 2024, ani pewnie w roku 2025, chociaż 2 lata w technologii to jest bardzo dużo. Natomiast jeśli ja miałbym wam tutaj coś sugerować, to chyba lepszy już jest ten Playwright niż Cypress, bo Cypress, pamiętacie, nie wiem czy wiecie, ale Cypress kilka lat temu, bo to jest nowe narzędzie, stosunkowo nowe, wszedł na rynek jako następca, w końcu następca Selenium, które no po prostu na rynku jest już kilkanaście lat wygrzane, które Selenium używa no, większość świata IT, jeśli chodzi o automatyzację. Miał być tym zastępnikiem, miał być tą nową jakością automatyzacji testów, co krótko mówiąc się nie powiodło, nie udało się. Do dzisiaj Cypress ma niewielką część rynku, część firm się wycofuje z Cypressa, my sami mamy wciąż projekty, które chciały przejść na Cypressa z Selenium, nie udało się to, nie działało, bo Cypress ma sporo różnych problemów, naprawdę małe community jeszcze stosunkowo,
Więc mamy projekty, które po prostu musimy powracać z Cypressa na Selenium z powrotem w tych firmach. Więc tutaj to nie powiedziałbym, że zakończyło się sukcesem, a tutaj widzę ten Playwright, mocno zdobywa rynek, jest wspierany przez Microsoft, pisze się w nim fajne testy, jest jeszcze dużo problemów, bo to jest stosunkowo nowe narzędzie, ale jest, moim zdaniem jest fajne, firmy zaczynają w to iść, natomiast myślę, że jeszcze długi czas Selenium, o ile w ogóle przez jakiś najbliższy czas Selenium ktoś wypchnie z rynku, bo Selenium również wypuszcza swoje nowe wersje, trwają prace nad kolejnymi, więc nie sądzę, żeby tutaj się coś wielkiego zmieniło na przestrzeni kolejnych lat, ale tak jak mówię, na przykład rok czy dwa lata w technologii, sami wiecie, to jest ogrom czasu i może się zmienić wiele. No to też fajne pytanie akurat o ten Playwright, bo też fajnie, żebyście sobie po prostu odpalili jakieś filmiki na temat tego Playwrighta, poczytali trochę, bo to jest fajne. Dobra, jedziemy dalej. Co myślisz o UiPath w testowaniu? UiPath, czyli oprogramowanie do robotyzacji procesów biznesowych, bo to nie jest typowo oprogramowanie do automatyzacji testów, jak najbardziej może być wykorzystywane do automatyzacji testów, raczej nie do robienia automatyzacji testów w takim komplementarny sposób, żeby po prostu na przykład pójść do firmy i powiedzieć, słuchaj, do jakiejś dużej firmy powiedzieć, słuchajcie, robimy teraz automatyzację w UiPathie. To raczej nie, to się raczej nie powiedzie, bo to oprogramowanie po prostu nie służy do automatyzacji testów. Ono nie jest dedykowane do automatyzacji testów. My możemy robić nim automatyzację testów, ale istnieją inne oprogramowania dedykowane do automatyzacji testów, więc są lepszym zapewne wyborem. Chociaż tutaj też wybór zawsze polega na tym, że trzeba powiedzieć sobie, to zależy, w zależności od projektu i tak dalej, organizacji i tak dalej. Ale tutaj chciałem powiedzieć, że UiPath w kontekście różnych typów testów, szczególnie takich procesowych, gdzie musimy przechodzić przez na przykład różne typy aplikacji, czyli na przykład zaczynamy test czy tam proces w aplikacji mobilnej, później przechodzimy do aplikacji webowej, później gdzieś przechodzimy nawet do aplikacji desktopowej. To są narzędzia, które fajnie się w tym sprawdzi, cross-platformowe, możemy robić całe procesy w różnych typach aplikacji i jak najbardziej jest OK. Czy któreś certyfikaty jest TQB, Foundation Level, są na początku kariery warte uwagi? Myślę, że na początku kariery, jeśli nie masz doświadczenia, czyli starasz się dopiero zdobyć to swoje pierwsze doświadczenie, to robienie zaawansowanych szkoleń, certyfikatów nie ma problemu, zresztą on nie jest polecane. Tam nie pamiętam dokładnie, nie chcę wam sprawdzić błąd, ale chyba sam JSTQB mówi, że żeby podchodzić do bardziej zaawansowanych, to wypada mieć tam jakieś doświadczenie w postaci nie, 2-3 lat, coś takiego, ale tutaj nie chciałbym was prowadzić w błąd, ale faktycznie to nie ma sensu, robić certyfikatu zaawansowanego, na przykład, nie wiem, kierownika testów czy analityka testów, jeśli nie mamy w ogóle żadnych podstaw praktycznych w testowaniu oprogramowania. Wtedy tylko wyłącznie foundation level wystarczający i staramy się po prostu dostać na jakiś staż jakieś praktyki, na jakiś swój pierwszy projekt, rozsyłać swoje CV. Dużo wspomniałeś o rynku juniorów. Czy w przypadku macie informację, jak wygląda obecnie rynek midów i seniorów? Chodzi mi głównie o informacje na temat na przykład ilości CV na jedno miejsce i czego rynek oczekuje od midów, seniorów. No oczywiście mam takie informacje i to oczywiście z naszej firmy, możemy się tym podzielić, ale również w większych firmach, bo też wiadomo, mniejsza firma, większe to jest coś innego, chociażby ze względu tego, że większe firmy mają więcej pieniędzy, żeby mogą przeznaczać większe budżety, żeby te oferty o pracy właśnie umieszczać na jobboardach, na reklamach płatnych i tak dalej, tak? Więc tutaj powiem wam tak, jeśli chodzi o seniorów, to zdarzają się sytuacje takie, i to w większości wręcz, nie są sytuacje odosobnione, że jak szukamy jakiegoś seniora, czyli na przykład osoby, która ma na przykład plus 6-7 lat doświadczenia, czyli takiego mocnego seniora specjalistę, to bywają nawet firmy takie duże, w których zgłasza się po 3, 4, 5 osób, z czego 2-3 w ogóle nie przychodzą na rozmowy, jedna już dostała pracę, dwie nie przychodzą, bo jedna nie są zainteresowane i często zostaje jeden kandydat, którego trzeba zatrudnić. Często tak jest, to nie są odosobnione przypadki, natomiast zwykle na stanowiska seniorskie, takie mocne, przychodzi kilka, maksymalnie kilkanaście ofert, z czego tak naprawdę w dniu rozmowy większość z tych ofert jest nieaktualna, bo już ktoś go podkupił, kandydata, dostał inną pracę, dostał podwyżkę,
i tak dalej. Więc to jest bardzo ciężki rynek, trzeba po prostu te osoby podkupować, więc dlatego o tym mówię, że część projektów nawet w większych firmach nie startuje, bo nie ma jak zrekrutować tychże osób. Natomiast jeśli chodzi o midów, to sytuacja jest myślę taka umiarkowana, to znaczy jest kilkanaście ofert na jedno miejsce pracy, z czego również kilkadziesiąt ofert pracy na jedno miejsce, z czego również w dniu gdzieś tam wyboru selekcji CV okazuje się, że połowa z tego w ogóle już nie jest zainteresowana, bo już ma inną pracę. Więc tutaj rekruterzy muszą działać bardzo szybko, dlatego te rekrutacje często są diametralnie, są bardzo szybkie, często kilkudniowe, zamyka się to nawet w tygodniu, w dwóch tygodniach maksymalnie i jest go or not go, prawda? Więc tutaj ten rynek wygląda, no powiem krótko, no dobrze, wygląda dobrze, jeśli chodzi o osoby, które mają doświadczenie, nawet niewielkie, typu 2-3 lata, jeśli mają, reprezentują ze sobą jakieś umiejętności, znają technologię, oprogramowanie, to tutaj rynek jest super dla takich osób. Dobra, kolejne pytania. Dobra, to umówmy się, że jeszcze mamy 3 pytania, dobra, bo tych pytań jest dużo więcej, to jeszcze na 3 pytania postaram się odpowiedzieć i kończymy. Ogólnie, tak jak powiedziałem, pytania są super, bardzo się cieszę, że zadajecie je w dużej ilości, takie fajne, a nie tylko jakieś takie wydmuszki, więc fajnie. Ja w ogóle mogę, tak sobie teraz pomyślałem, nie jestem przygotowany na to, od razu Wam powiem, więc nie mam żadnych kodów zniżkowych, ani nic takiego, ale tutaj mogę Wam jako właściciel firmy każdemu, kto dzisiaj uczestniczył w tym webinarze, dać zniżkę 30% na wszystkie nasze szkolenia na naszej stronie internetowej. Nie mam żadnych kodów, dziewczyny o tym nie wiedzą, więc jeśli ktoś z Was wykupi jakieś szkolenie, będzie chciał skorzystać ze zniżki, to musi napisać w komentarzu po prostu, że był na webinarze i że ja udzieliłem Wam taki kod zniżkowy, bo to jest dla was ode mnie, bo te pytania dzisiejsze są naprawdę super, nawet podrzuciliście mi kilka pomysłów na kolejne webinary, więc jestem tutaj bardzo również ukontentowany takim stanem rzeczy, więc powiedzmy, że do końca jutrzejszego dnia możecie kupować wszystko, co jest na naszej stronie, jeśli chodzi o szkolenia, 30% taniej, tylko musicie napisać gdzieś tam w komentarzu dziewczynom, że coś takiego się wydarzyło tutaj dzisiaj. Dobra. O, już wiedzą, a to jest tutaj, dobra, super, czyli jest tutaj pewnie Monika jest z nami od nas, no to super, czyli już Monika wie, jak coś, to jutro wszystkie szkolenia 30% niżej. Dobra, ale to jedziemy, 3 ostatnie pytania, bo już jesteśmy już po czasie, więc tak, mamy tak, czy firmy na przykład z branży bankowej, ale też innych, wolą na przykład przeszkolić swoich własnych pracowników w zakresie testowania, niż zatrudnić ludzi z już jak doświadczeniem w testowaniu, ale z zewnątrz. Spotkałem się z opinią, że dla niektórych firm problemem jest przeszkolenie nowych ludzi ze znajomości systemów, na których pracuje firma, co może być, oj, bo mi uciekło, co może być czasochłonne. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Dobra. Pytanie dość rozbudowane, to znaczy pytanie jest jak najbardziej ok i jest super, tylko odpowiedź byłaby rozbudowana, więc postaram się to jak najbardziej zunifikować w jakąś taką jedną krótką całość. Otóż faktycznie jest tak, że firmy z jednej strony wolą szkolić nowe osoby, czyli na przykład zwracają się do osób takich jak my, czy firm, po prostu nawet z pakietem szkoleń dla firm, czy też nawet po prostu wysyłają osoby, żeby je kompleksowo przeszkolić, prawda? Dlaczego takie firmy są zainteresowane taką usługą? Ponieważ tacy juniorzy, jak my ich przeszkolimy, no to one w tej firmie przykładowo przez pół roku, przez 8 miesięcy, w których będą pracować, czy przez rok, będą zarabiać stosunkowo niewiele. No bo wiadomo, raczej to są osoby, które przeszkolimy często za darmo, bo te firmy nam płacą i jakby to już jest ich benefit duży i możliwość pracy, zdobycia tej pierwszej pracy. Więc to są osoby raz, że wdzięczne za tą pracę, dwa, że mega zaangażowane, a trzy, tanie dla pracodawcy. Więc jeśli pracodawca ma na przykład w planach zatrudnić 20 takich osób, to już jakby to, że z każdego tam umknął sobie tam kilkaset czy nawet kilka tysięcy złotych często, to rodzi nam jakąś tam większą cenę już miesięczną, którą firma oszczędza, więc to ma sens. Natomiast, więc to jest jak najbardziej ok. Natomiast pamiętajcie, że tutaj też są minusy. Minusem jest to, że proces szkolenia takiej osoby też trochę trwa. Zwykle firmy, uwierzcie mi, nawet te duże, które planują sobie często budżety na cały rok, to te firmy zwykle w ostatnim momencie budzą się i mówią, słuchajcie, za miesiąc, za dwa
jedziemy z tym koksem, jedziemy z tym projektem, ruszamy. Często to jest w ogóle w tygodniach liczone. Za 3 tygodnie, za 4 tygodnie ruszamy z projektem. No i teraz szukamy ludzi na siłę. Nie mamy czasu w ciągu 3 tygodni czy 4 ich wyszkolić, prawda? No chyba, żebyśmy się mega spieli, ale to jest to byśmy musieli je przetestować, przeszkolić bardzo gdzieś tam intensywnie. Więc czas jest bardzo istotny. Często ten czas gra główną rolę, za którą po prostu czas to pieniądz, więc firmy wolą czasami zapłacić więcej pieniędzy, ale gdzieś tam no po prostu mają tyle i tyle czasu i koniec, prawda? Projekt musi startować tu i teraz. Natomiast to jest też dobre pytanie, to jest też dobry trend, że coraz więcej firm faktycznie szkoli osoby od zera i zatrudnia u siebie, no i później czerpie przez to korzyści z tego względu, że takie osoby przez kilka miesięcy, nawet przez rok pracują gdzieś tam na no, tej najniższej stawce, którą proponuje pracodawca, prawda? Bo te osoby są po prostu wdzięczne, zaangażowane, wdzięczne za tą pierwszą swoją pracę i wyszkolenie, no, więc tak to wygląda. Do kiedy można będzie korzystać z tej zniżki? Już widzę, że tutaj coś nam wpada, pewnie kupujecie. Do kiedy będzie można korzystać ze zniżki? No, do jutra end of day, dobra, żebyście mieli czas cały dzień na zastanowienie ewentualne, więc tak. Dobra. Mam 3 miesięczne okres wypowiedzenia. Zastanawiam się, czy rzucić papierami, żeby zacząć szukać w tym czasie w czasie wypowiedzenia, czyli żeby szukać pracy w czasie wypowiedzenia, ale się cykam, choć mam 3 lata w jednej firmie, doświadczenia Selenium, C-Sharp, API angielski, wysoki. Czy myślisz, że to ryzykowne? No widzę, że masz bardzo dobry stack, czyli angielski, 3 lata doświadczenia, masz Selenium, C-Sharp, API również, więc znaczy słuchaj, ja jestem, wiecie co, ja zawsze... Tutaj jest 3 miesiące wypowiedzenia, więc to jest dużo, to jest jednak sporo i faktycznie, natomiast ja bym na twoim miejscu spróbował na samym początku porozsyłać swoje CV do różnych firm, bo może niektóre firmy będą mogły poczekać te 3 miesiące i na przykład już wtedy będziesz miał jasną sytuację, aczkolwiek no ja rozumiem, dlaczego zadajesz to pytanie, że 3 miesiące to jest mnóstwo czasu i w większości jak firmy zatrudniają, to nie szukają pracownika, który będzie pracował u nich za 3 miesiące, tylko zwykle szukają pracownika, który będzie pracował u nich za tydzień, za 2, za 3, za 4, maksymalnie za miesiąc, prawda? Więc jak najbardziej to rozumiem, ale ja bym na początku postarał się za wszelką cenę zrobić jakiś sobie taki set, rzucić CV w kilkanaście, kilkadziesiąt różnych miejsc i zobaczyć, jaka będzie odpowiedź, żebyś spróbował to zrobić przed okresem rzucenia papierami, bo tak jak mówię, jakby ty z twoim stakiem nie będziesz miał problemu ze znalezieniem pracy, ale może się okazać, że jak rzucisz papierami i będziesz szukał pracy, to może się okazać, że na przykład miesiąc czy 2 miesiące na przykład będziesz bez pracy, bo akurat ten okres będzie taki, że ktoś ci zaproponuje pracę, ale na przykład za miesiąc dopiero na przykład wcześniej, no to bez sensu, no bez sensu oczywiście jest, bez sensu jest mieć taki miesiąc pusty, miesiąc czy 2 miesiące pustych, tak, bez zarobku, więc jak najbardziej to rozumiem, tego typu obiekcje, uwierz mi Marto, ma wiele osób i często są właśnie takie pytania, CV, które przychodzi od razu z dopiskiem, że słuchaj, mam 3 miesięczny okres wypowiedzenia, czy szukacie kogoś za 3 miesiące, prawda, a nie tu i teraz, więc tak. No i tutaj doświadczenia nie polecam. No tutaj też raczej, tak tutaj ktoś napisał, doświadczenia nie polecam, też raczej próbowałbym tą pierwszą opcję, ale jak tej opcji się nie uda pierwszej zrealizować, to musisz to zrobić. Jakby nie ma co być w stagnacji, stać w tym jednym miejscu. Pamiętaj, że lepiej zaryzykować miesiąc, na przykład być bez pracy, niż po prostu być w stagnacji w jednej firmie, żeby tylko istnieć. To jest bez sensu. To w ogóle nie ma żadnego sensu. I im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Dobra, i ostatnie pytanie. Aha, jeszcze o zarobkach. Ktoś tutaj mówił, że podbijam o zarobkach. Dobra, no to tutaj szybko o zarobkach. O zarobkach szybko, więc no przede wszystkim, co jeśli chodzi o zarobki. Was na pewno interesuje większości osób zarobki tychże juniorów na początek, więc no powiem wam szczerze, że na początek jeśli was pyta pracodawca o wasze oczekiwania finansowe na te stanowisko juniorskie, to raczej nie powinniście powiedzieć więcej niż 4 tysiące netto tak naprawdę. Nie powinno to być więcej, bo uwierzcie mi, znajdą się osoby o podobnym doświadczeniu, które będą chciały mniej. Więc 4 tysiące złotych netto to myślę, że jest maks na początek. Niestety, tak wyglądają realia pracy przez ten pierwszy rok pracy na stanowisku juniorskim. I tutaj ja was nie będę oszukiwał.
Nie będę was oszukiwał, tak jak to robią gdzieś tam właśnie te reklamy, webinary różne, które napędzają osoby czy szkoleniowcy, że będziecie zarabiać, pójdźcie na nasz kurs i będziecie zarabiać zaraz 15 koła, bo to tak nie działa. To jest rynek tak nie wygląda. Natomiast też nie jest tak źle, bo to jest pierwszy, ja mówię o tych pierwszych osobach przez pierwszy rok, przez pierwszy rok, później już ta druga praca, gdzie już wchodzimy na jakiś projekt, jakiś większy, no to tutaj już oczywiście sky is the limit, tu można śmiało rzucać wysokie stawki, tak? Już wchodząc na te umiejętności takiego pomału mida, tak? Bo po roku doświadczenia, jeśli dobrze do tego się przyłożyliśmy, uczymy się samodzielnie, to wchodzimy już pomału w to bardziej te zaawansowane testowanie oprogramowania, prawda? A jeśli chodzi, tak, 4 tysiące netto, tak. A jeśli chodzi o takie 3 lata doświadczenia, tak, ktoś tutaj pyta, czyli już to jest taki no mit, prawda? Który powiedz ma ze sobą już przynajmniej te dwie firmy, zrealizowane 2 jakieś projekty w różnych firmach. No to już jest osoba, która, tak jak mówię, może rzucać stawkami typu nawet kilkanaście tysięcy netto, tak? Może to być 8 tysięcy netto, może to być 9, może to być nawet dycha, w zależności od firmy. I tutaj wam teraz powiem taki na zakończenie taki najlepszy tip. W ogóle tip, którym dzielę się z każdym i podzielę się również z wami, jeśli tutaj pewnie część jest z was, która jest ze mną na webinarach, na spotkaniach w większej ilości, jest z nami ze mną od dłuższego czasu, to ten tip na pewno zna, czyli pamiętajcie, najlepsze super rzeczą jest to, abyście raz na jakiś czas, przykładowo raz na kwartał, prześledzili sobie te jobboardy, właśnie te trzy, o których wspomniałem wcześniej, które to jobboardy zawierają oferty pracy z widełkami i bardzo szybko sobie wyrobicie opinię na temat tego, ile powinniście krzyknąć takiemu pracodawcy. Bo po prostu uśrednicie sobie, ile pracodawcy oferują wam na poszczególnych etapach waszej kariery, doświadczenia, ale również przede wszystkim zwracajcie uwagę w kontekście takiej korelacji między zarobkami, a nie tylko doświadczeniem, ale również zarobkami, a z takim technologicznym umiejętnościami, bo tam właśnie w tych jobboardach jest super, super wszystko wyszczególnione. Czego pracodawca oczekuje, jakich umiejętności, jakich kompetencji i ile oferuje, więc to jest najlepsze źródło waszej wiedzy. I ja na przykład przez tyle już lat, powiedzmy, że przez 13 lat, ale tak naprawdę jeśli chodzi o te jobboardy, to przez 4-5 lat już sukcesywnie oglądam te jobboardy, raz przynajmniej w kwartale przeglądam sobie, przelatuję, jakie umiejętności są, pracodawcy potrzebują teraz, jak to się zmienia, ile oferują pieniędzy, czyli jak rosną szybko stawki i tak dalej, i tak dalej. To jest największa kopalnia wiedzy jawnej, konkretnej, bez manipulacji, więc polecam. Dobra, super, słuchajcie, mamy 20:40, więc już przekroczyliśmy nasz czas. Mam nadzieję, że podobało wam się. Było fajnie. Jeśli wam się podobało, to ja was zapraszam na nasze social media, szczególnie na profil LinkedIn, na nasz Facebook, na nasz YouTube, na nasz Instagram, gdzie codziennie, każdego dnia otrzymujecie dawkę darmowych informacji, darmowych zbiorów wiedzy, fajnych miejsc, przydatnych tipów, informacji o webinarach darmowych, o warsztatach. Oj, to jest bardzo fajna informacja. Niebawem startujemy, jeszcze wam powiem, będzie taka niespodzianka z pewną fajną osobą w środowisku testowania oprogramowania, z którą będziemy realizować serię tego typu, powiedzmy, darmowych warsztatów. Więc obserwujcie nas, śledźcie, będzie się również działo, również z końcówką roku i początkiem nowego roku będzie super wiele fajnych, nowych informacji, wydarzeń, szkoleń, kursów, właściwie warsztatów, programów stażowych i tak dalej, więc śmiało zachęcam was, będzie się działo. No i to i tak tyle na koniec. Myślę, że tutaj możemy się już w takim razie pożegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie też znać, to będziemy kontynuować gdzieś w przyszłości, bo już podrzuciliście mi oczywiście kilka fajnych tematów, więc mam nadzieję, że też będziemy tutaj się sukcesem spotykać, bo działa to na pewno pozytywnie również dwie strony, również dla mnie. Dobra, superowo, widzę, że się podobało, dzięki, ja również wam bardzo dziękuję.
No i do zobaczenia gdzieś w przyszłości, być może u nas, być może po prostu na rynku IT, który jest bardzo hermetyczny tak naprawdę i cały czas spotykamy te same twarze. Dobra, super, bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia, pa, pa, miłego wieczoru i miłego weekendu, już w sumie jutro piąteczek, więc można powiedzieć, że miłego weekendu. Pa, pa, cześć, dzięki, pa, pa.